Kropielnica. Podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Czy film może nawrócić? Serial The Chosen i film Powołany, pierwsza i druga część. Do tego tematu zaprosiłem dwóch Andrzejów, Andrzeja Sobczyka i Andrzeja Kocubę. Andrzej Sobczyk, przedsiębiorca, aktywnie zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne, współtwórca grupy Rafael, producent filmowy, prezes Stowarzyszenia Rafael. W ogóle jakbym miał tutaj przedstawić w pełni, to pewnie byśmy nie porozmawiali, bo tak dużo by trzeba było rzeczy wymienić, więc naprawdę dużo się dzieje, za co już teraz z góry dziękuję. I Andrzej Kocuba, czyli operator kamery, producent filmowy, człowiek z niezwykłą wrażliwością twórczą, jak i smakiem optycznym. Twórca i współproducent filmu Powołany, Powołany 2 oraz operator m.in. takich wartościowych projektów jak niedawno publikowane Tętno czy Tętno 2. Witam Was bardzo serdecznie, Andrzeje, i powiedzcie w ogóle, dlaczego my się tutaj spotykamy razem, czyli co nas łączy? Witajcie panowie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Rozmowa z wami to nie tylko przyjemność, ale i przywilej. Wielkie dzięki. Ja tak króciutko, tylko zanim drugi Andrzej się przywita, podejrzewam, że łączy nas to, że wielkie rzeczy filmowe dzieją się w tym momencie w Polsce i z jednej strony to jest coś, co już się wydarzyło, czyli premiera The Chosen, a z drugiej strony coś, na co czekamy wszyscy, czyli premiera Powołany dwójka, prawda, Andrzeju? Prawda. Witam Was bardzo serdecznie, witam Państwa. I tutaj tak przyszła mi taka myśl przy tej okazji, że tak jak to widzimy na ekranie, oglądając serial The Chosen, kiedy Pan Jezus wybiera po kolei swoich naśladowców, apostołów, tak mam wrażenie, że Pan Bóg przez całe życie tutaj powolutku zbiera nas do kupy, bo tutaj przypomniałem sobie właśnie, ileż to lat temu spotkałem się z tobą, Andrzeju, później na drodze właśnie odpowiedzi na moje modlitwy, żeby właśnie spotkać się z takimi ludźmi twórczymi, spotkałem się właśnie z księdzem Piotrem. Czyli połączyliśmy się kiedyś indywidualnie, teraz mamy okazję spotkać się razem i porozmawiać o bardzo ważnym temacie mediów katolickich, filmu katolickiego. Dlatego przejdźmy do pierwszego ważnego pytania, zresztą tytułowego. Czy film może naprawdę nawrócić? Czy jest raczej tylko dodatkiem? Bo sakramenty to wiadomo, jak nas naucza katechizm, to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. A film? Jak on oddziaływuje na duchowość? Film ma bardzo szerokie spektrum oddziaływania na człowieka. Działa przez kilka zmysłów, które powodują, że mogą powstawać w nas takie emocjonalne obrazy. Mam wrażenie, że tak naprawdę Pan Bóg się może posługiwać bardzo wieloma kanałami docierania do człowieka. Mamy takie przykłady właśnie takich filmów, które po prostu opowiadają historię. W tych historiach widzimy rzeczy, które nas poruszają, które dotykają jakiejś cząstki nas i też przekazują nam pewne informacje. Tylko teraz pytanie właśnie, czym się karmimy, jakimi treściami? Czy sięgamy po rzeczy wartościowe, które nas budują, czy raczej głównie po rozrywkę? To ja bym się tutaj odniósł do Biblii, do tej historii, w której jest to powiedziane, że szedł wielka burza, później wicher, później coś tam jeszcze, a na końcu drobny powiew i w tym powiewie był Bóg i Bóg mówił w tym powiewie. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ no myślę, że taka najbardziej podstawowa szkoła duchowości mówi tyle, że Pan Bóg mówi do człowieka i chce mówić do człowieka i mówi to wyraźnie i czasem jesteśmy w stanie usłyszeć głos Boży, patrząc na przykład, nie wiem, na kwiatek, tak? Na coś takiego zupełnie małego, codziennego i tak dalej. I jakby dlatego o tym mówię, ponieważ jestem przekonany, że historie, które są opowiedziane w filmach, Bóg wielokrotnie wykorzystuje po to, żeby po prostu w głowie człowieka, w jego sercu, w jego emocjach pojawiło się coś, jakaś myśl, jakieś słowo, które jest później dalej pożywką do tego, żeby no człowiek w ten czy w inny sposób sobie o czymś pomyślał, do czegoś był zainspirowany i tak dalej. Dlatego no jestem przekonany, że filmy tak działają, mają olbrzymią moc takiego dobrego wpływu na człowieka, a tak jak już
Andrzej wcześniej to powiedział, z fachowego punktu widzenia, no jakby z definicji, przekaz filmowy, obraz, muzyka, dźwięki wszystkie i tak dalej, to jest coś, co na człowieka ma po prostu potężny wpływ i to myślę, że to patrzymy na to nie tylko z perspektywy szeroko rozumianego kina chrześcijańskiego, ale przecież to cała branża filmowa się o to opiera, o to, że to ma wpływ na człowieka, na emocje, a takim koronnym dowodem jest to, jakie są reklamy i jakie mają wpływ, tak? To najprostsza rzecz, jaką jest reklama, ma olbrzymi wpływ na człowieka, bo gdyby tak nie było, to po pierwsze firmy nie produkowałyby reklam w taki sposób, tak? A po drugie te reklamy byłyby nieskuteczne. A jak widać, reklamy są i na potęgę muszą być skuteczne, mają wpływ, więc teraz myślę, że zadanie nasze jest takie, żeby tą siłę, naturalną siłę filmu i multimediów wykorzystać do tego, żeby zrobić z tego coś dobrego, przybliżyć ludzi do Boga. Ostatnio na premierze The Chosen usłyszałem takie piękne słowa, że jakie wieki taka sieć, tak? Jaki czas taka sieć? No myślę, że film jest tą siecią dzisiejszych czasów do łowienia ludzi, do spotkania z Bogiem. Czyli sumując dwie wasze wypowiedzi, film jest narzędziem, ale narzędziem o wiele lepszym niż wiele różnych mediów, ponieważ daje wiele bodźców. Ja jako nauczyciel, jako katecheta obserwuję to bardzo mocno, bo jak na przykład puszczam w ramach katechezy sam dźwięk, jakiś podcast, melodię, no to uczniowie średnio się skupiają, ale kiedy mamy i dźwięk, i obraz, to od razu widzę, że ich oczy i uszy i cała uwaga jest zdecydowanie lepiej skoncentrowana. Więc dzisiaj w przebodźcowanym świecie czasami samo Słowo Boże, jeśli oczywiście ktoś nie ma pewnej duchowości, zatrzymania, ciszy, mogą być niewystarczające i potrzebuje czegoś, co go podprowadzi do tego i film ma tutaj taką misję. Idźmy o krok dalej. Jesteście fachowcami, bo nie tylko, że tworzycie filmy, to również i obserwujecie rynek filmowy chrześcijański zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, więc wasze doświadczenia tym bardziej są cenne. Czy wy dzięki jakiemuś filmowi pogłębiliście swoje życie duchowe? I konkretnie pytam o wasze obserwacje, wasze doświadczenia, bo wiadomo, to co zaobserwujemy u innych to jedno, ale czy wy jakoś urozmaiciliście swoje życie duchowe? Czy coś nowego odkryliście? Czy może zaczęliście inaczej czytać Pismo Święte? I chętnie usłyszałbym może wasze takie top 10 albo może top 3 filmów chrześcijańskich z argumentami, dlaczego akurat one przemawiają do was. I jak się w to wszystko też wpisuje te The Chosen, o którym mówimy, i film Powołany? Tak, ja przede wszystkim powiem to, że nie bez powodu zajmuję się filmem, ponieważ no, w moim życiu ten element obrazu, który pozytywnie wpłynął na mnie, no, jest bardzo istotny, a wszystko zaczęło się już lata temu przy filmie Pasja. I jak pytasz o taki zero-jedynkowy, bezpośredni dowód na to, jak film przybliża ludzi do Boga, no to Pasja w moim wypadku taka była, ale nawet nie ten moment, kiedy się oglądało Pasję pierwszy raz, wtedy w kinie i tak dalej, ale później, powiedziałbym przez lata później, Pasja była i jest nieodłącznym elementem świętowania Wielkiego Tygodnia. Świętowania, to znaczy przeżywania tych tajemnic Wielkiego Tygodnia, przeżywania tajemnic Krzyża i tak dalej, nie? To jest taka olbrzymia pomoc dla mnie, nie? W momencie, kiedy nie wiem, jestem na liturgii w danym dniu, kiedy czytam Biblię i staram się poświęcać czas na to, żeby spędzić jeden do jeden z Bogiem poprzez czytanie Biblii, to i tak jeszcze cały czas te fragmenty filmu Pasja bardzo tak pobudzają serce, wyobraźnię do tego, żeby jeszcze głębiej przeżyć, no, medytować Słowo Boże, nie? To i taki pierwszy przykład, natomiast taki drugi, może mniejszego kalibru, ale dla mnie też bardzo istotny. No, ze względu na moją historię, tak patrząc wstecz,
dzisiejsze zamiłowanie do Słowa Bożego i Biblii, między innymi, ale w bardzo dużym względzie wzięło się z tego, że kiedyś tam sobie zobaczyłem film War Room. Historia pewnego kłopotu rodzinnego, tak? Natomiast w której jest pewna staruszka, która ma sposób na radzenie sobie w życiu i radzenie sobie z problemami. Także polega to na tym, że ma pokój modlitwy, taką małą kanciapkę gdzieś z boku, w której się zamyka, w której czyta Biblię, w której stoi w autorytecie słowa i tą Biblią się modli. Nie? I to ten krótki fragment tej starszej pani, no ja do dzisiaj pamiętam, jak to taki olbrzymi, piękny wpływ na mnie miało. No i też motywowało i motywuje cały czas do brania Słowa Bożego jako taki oręż w walce, nie wiem, z grzechem, złem i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak, jak robiła to ta pani na filmie, więc no, bez dwóch zdań. Te historie miały na mnie duży wpływ. No i myślę, że ja bym jakby miał tak się pokusić o jakiś taki top ranking, to tak osobiście bym rzeczywiście Pasję wskazał na pierwszym miejscu, bez dwóch zdań, tak? Myślę sobie, że gdzieś ten War Room z racji na tą historię byłby, nie wiem, na tam trzecim miejscu, powiedzmy, natomiast na drugim miejscu, jeśli dzisiaj miałbym powiedzieć, to byłaby to Chata. Film opowiadający tak o Bogu w Trójcy, dlatego tak wysoko bym go postawił, ponieważ ja dosłownie pamiętam, jak Bóg przez ten film powiedział mi, że mnie kocha. Nie? I to film filmem, i on jest w ogóle bardzo fajny, jego cenię, mimo tam pewnych jakby minusów, które można by gdzieś tam szukać, tak? Natomiast to nieważne. Bóg przez ten film powiedział mi osobiście i personalnie, tak? Andrzej, ja cię kocham. I to było przepiękne, cudowne. Myślę sobie, że wspomnianego przez ciebie The Chosen tutaj nie stawiam w tym rankingu, bo to jest tak troszkę z boku, w innej kategorii serialowej, gdzie bez dwóch zdań no, jest bardzo istotny. Nie? Natomiast jeszcze pod innym względem chciałbym ocenić jakiś, powiedziałbym, ranking filmowy, to znaczy naprawdę nie patrzyłbym na takie tylko i wyłącznie, nie wiem, techniczne spojrzenie na film, albo nie bardzo też brałbym swój ranking tak mocno pod uwagę. A dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę przez filmy nigdy nie wiemy, co dotknie człowieka i w jakim momencie. Ja to obserwuję jako producent filmowy, od lat tworzymy filmy i te pierwsze filmy, które zrobiliśmy, no one były, tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, no dużo słabsze już od tych obecnych i pewnie jeszcze dużo więcej można, dużo lepiej można te filmy zrobić, tak? Natomiast to w ogóle nie zmienia faktu, że przez nawet te pierwsze niedoskonałe produkcje, na których uczyliśmy się robić filmy, nawet przez nie działy się olbrzymie rzeczy, piękne nawrócenia, cudowne świadectwa i historie, nie? Więc to naprawdę, no jestem pewien, że przeróżne rzeczy docierają do człowieka. No i tutaj płynnie wchodzimy w film Powołany, który zawiera właśnie takie historie, które mają olbrzymią moc zmiany życia, mam tu na myśli tą taką dobrą moc, zmiany na lepsze, no bo tam w filmie Powołanym będziemy obserwować no, historie, które są naprawdę nieprzeciętne. Jak człowiek ogląda takie rzeczy, to naprawdę chce żyć i chce lepiej żyć, ale to już drugiemu Andrzejowi troszkę, myślę, wchodzę, bo on jest twórcą filmu Powołany, w związku z tym no, najlepiej wie, co się dzieje, jeśli taki film pokazuje się widowni, jaki to ma dobry i duży wpływ. Czyli każdy film ma swój czas. Tutaj pięknie powiedziałeś na temat Pasji, że zarówno wielkie oddziaływanie miało pierwsze obejrzenie jej, jak i również późniejsze powracanie do niej. To jest też moje osobiste doświadczenie, gdzie prawie chyba podczas każdego Wielkiego Postu Pasję oglądam i co więcej, ta pasja spada z mojej ambony, bo kiedy głoszę Słowo Boże i staram się odbiorcom liturgii Słowa Bożego zwizualizować pewne rzeczy, to posiłkuję się tymi obrazami. Więc one są ciągle żywe i podejrzewam, że bardzo wielu księży, katechetów powraca właśnie i korzysta z tego. Więc ma to oddziaływanie wielorakie i w pierwszym momencie, i później takie dokarmianie się.
I to jest rewelacja. A teraz Andrzej Kocuba. Jak to jest z twoimi filmami? Pan Bóg we mnie zaszczepił taką dużą wrażliwość właśnie na te historie filmowe. I tak teraz z perspektywy czasu jakby widzę, że z tej wrażliwości mogę tutaj właśnie czerpać, współpracując z łaską Bożą przy produkcji filmów. Jest wiele filmów, które bardzo głęboko odcisnęły się w moim życiu i mam takie wrażenie, że dobrze jest wybierać filmy, które no, nie są straconym czasem. Ostatnio zastanawiałem się, rozmawiałem ostatnio z taką młodą osobą, nastoletnią, dlaczego nie oglądam już horrorów. I zacząłem się zastanawiać w ogóle nad sensem horroru, jakby po co takie obrazy wklejać w swój umysł, bo to, co zobaczymy, tak jak niektórzy mówią, że nie da się już odzobaczyć, to są pewne historie, które trafiają do nas i teraz akurat ze swoimi młodymi synami często wracam do filmów, które ja oglądałem za młodu. Mam wrażenie, że często tamto kino było bardziej wartościowe, tak jakby mniej się skupiało na efekciarstwie, a bardziej na jakiejś treści i widzę, jak dużo te filmy zostawiły we mnie śladów. I te horrory też zostawiają pewne ślady. Dlatego uważam, i to jest dla mnie takim też przykładem, że ludzie czegoś szukają, ale zostawiają sobie tam dużo takiego niepotrzebnego strachu w sobie albo jakichś wzorców takich, które tak naprawdę no, nie są czymś twórczym, nie są czymś pięknym w życiu. I jeżeli chodzi o takie, nawet jest taki fanpage na Facebooku, filmy, które zmieniają życie. I mi się to hasło bardzo podoba i uważam, że właśnie na takie filmy warto chodzić, warto takie filmy oglądać. Dla mnie takim dosyć istotnym bodźcem, jeżeli chodzi o inspirację do tworzenia filmów wartościowych, był film Fireproof, Ognieodporni, o historii pewnego małżeństwa, które napotkało kryzys, poważny kryzys i tą drogę zaczęło podejmować właśnie w tym już takim kulminacyjnym punkcie z Panem Bogiem. To był jest bardzo taki wątek bardzo bliski małżeństwom i ja to oglądając to poczułem taką mocną inspirację, że bardzo bym chciał, żeby w Polsce takie filmy powstawały. To też te filmy to były produkcje protestanckie i bardzo chciałem, żeby właśnie w Polsce filmy katolickie powstawały na wysokim poziomie, tak zwane, żeby nie było tak zwanej katolipy, czyli tego, co we wcześniejszych czasach zdarzało nam się oglądać, czyli filmy o jakichś świętych, które były zrobione, można powiedzieć, z takim mocnym naciskiem dydaktycznym, bo wszyscy przyklaskiwali, dlatego że ktoś coś robi, więc dobrze, bo zrobił. Z tym, że w dzisiejszych czasach ludzie mają tyle propozycji medialnych, że właśnie ta jakość tych narzędzi, które podejmujemy, jakość tego przekazu, aby przebiła się było i nie była, jak to mówią młodzi, cringe'em, czyli czymś takim żenującym, no musi być na odpowiednim poziomie. I tutaj tak jak wcześniej Andrzej wspomniał o reklamie, myślę, że tutaj właśnie warto korzystać z najlepszych narzędzi, jakie są obecnie na rynku, obserwować jak w tym momencie wykorzystują najlepsi te ogromne możliwości, jakie daje przekaz właśnie filmowy do tego, żeby osiągać jakieś swoje cele. Najczęściej to są cele marketingowe, najczęściej to są cele finansowe albo jakieś światopoglądowe w kreacji jakiejś rzeczywistości. Do tego, żeby właśnie pracować na tej Bożej roli, żeby te filmy faktycznie zmieniały życie i zmieniały życie ludzi na lepsze. Ostatnio jeszcze właśnie a propos takich bardzo ciekawych filmów, tutaj długo mnie namawiano na film Fathers 2 i powiem szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten film, bo jest to film naprawdę świetny, film, który też można kierować właśnie do osób niewierzących,
Ja aż trochę, mnie on wzruszył bardzo, bardzo mnie poruszył, bardzo ciekawe, ciekawe obrazy psychologiczne, duchowe pokazuje, tylko właśnie troszeczkę mam taki niedosyt, bo chętnie pokazałbym go swoim synom, ale tam na przykład stosują też często takie niecenzuralne zwroty i uważam, że należy też szukać takich środków wyrazu, żeby właśnie człowieka budować, prawda? I poszerzać jakby spektrum odbioru wartościowych treści. Dodatkowo jeszcze wspomnę tutaj a propos tytułów. Zapisałem sobie tu w czasie naszej rozmowy o takim ciekawym filmie a propos komedii. Ewan Wszechmogący. Bardzo ciekawy, ciekawa rzecz, to jest historia tak jakby Noego dzisiejszych czasów. Żartobliwa, myślę, że kierowana do bardzo szerokiego spektrum widzów, aczkolwiek opowiadająca pewną bardzo ciekawą historię, zarówno rodzinną, jak i nawiązująca w może taki niedosłowny sposób, tak, do Biblii, bo tam jednak Bóg jest przedstawiony w inny sposób, ale jednak myślę, że człowiek, który jest zakorzeniony w wierze katolickiej, wyciągnie z niej, z takiego filmu też coś bardzo ciekawego dla siebie. No właśnie to, co powiedziałeś na początku, bardzo łatwo można nawet racjonalnie wytłumaczyć, ponieważ nawet lekko trochę psychologizując, że mamy różne pamięci. Jest pamięć motoryczna, jest pamięć taka treściowa, racjonalna, ale również jest pamięć emocjonalna. I tutaj film wiele może zrobić, że nawet jeśli nie będziemy pamiętali do końca, co oglądaliśmy, to pewne emocje zostaną zapisane i będą jakimś punktem odniesienia. Dlatego warto czasami też sięgać po bardzo dobre kina, nawet trzeba powiedzieć, że w większości lepiej sięgać po takie kino, które ma wartości, bo wtedy one będą z tyłu głowy nam też pracowały i robiły dobrą podstawę pod duchowość. Także to rzeczywiście jest bardzo ważne. Idźmy dalej. Film religijny to jest trudne kino, ponieważ mamy różne wyobrażenia Boga, Kościoła, modlitwy, ale zawsze obok filmów religijnych wywoływane są dyskusje. Komentarze na Facebooku, na Instagramie, w różnych social mediach. Jak wy to odbieracie? Czy to nie demotywuje was do waszej pracy jako producentów, jako tych, którzy reklamują te filmy? No bo często trzeba natrafić na bardzo duże blokady mentalne u ludzi. To też jak wspomniał Andrzej Sobczyk o filmie Chata, gdzie też wiele niepotrzebnych słów zostało wypowiedzianych pod adresem tego filmu. Oczywiście, może on nie jest czysto katolicki, tylko że jeśli chcielibyśmy zrobić film czysto katolicki, to bardzo często trzeba by było wręcz pewne encykliki cytować, bo to są tak specjalistyczne słowa. Tak, tak, prawdą jest, że rzeczywiście pewnie 100% rzeczy, które robiliśmy w naszej historii, czy to produkując filmy, czy promując jakieś tytuły, na przykład z zagranicy ściągnięte do Polski, to każdy z nich związany był z jakiegoś rodzaju mniejszym czy większym komentarzem, łamane przez uderzeniem, jakąś mocną sugestią, nieprzyjemnym stwierdzeniem i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście podchodzę do tego tak już w tej chwili bardzo luźno, w tym sensie, że wiem, że przestrzeń filmowa to jest przestrzeń bardzo subiektywna, to znaczy pewne rzeczy mogą mnie się podobać i być po prostu rewelacyjne i cudowne, dla kogoś innego to może nie być tak piękne, albo wręcz może go urazić. Teraz jakby taką moją osobistą strategią jest to, że staramy się całym zespołem zrobić możliwie najlepsze dzieła, czy możliwie najlepsze kampanie promocyjne. Natomiast no, jesteśmy świadomi też tego, że no, każdemu nie dogodzimy i rzeczywiście są ludzie, którym nigdy nie dogodzisz. Nie? I ten, powiedziałbym, często, gęsto wylewający się taki jad ze strony ludzi, którzy wydawać by się mogło, niby chcą dobrze, myślę sobie, nie chcę tu oceniać ani indywidualnie wskazywać, tak? Bo to nie o to chodzi, natomiast no, jestem pewien, że jakaś część tego typu takich negatywnych komentarzy to są komentarze po to, żeby zaszkodzić po prostu, nie? Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiedząc te wszystkie rzeczy po kolei, tak sobie myślę, Boże drogi, ja mogę zrobić to, co umiem i postaram się zrobić to, co najlepiej jak się da,
Natomiast resztę oddaję w Twoje ręce i Panie Jezu, ty się tym zajmuj dalej, nie? Więc to tak, takie podejście, bo w przeciwnym wypadku bylibyśmy no, nie tylko w kwestii naszego, nazwijmy to, kina chrześcijańskiego, ale jacykolwiek twórcy jakiegokolwiek innej niszy byliby zblokowani takimi czy innymi opiniami ludzi. I to naprawdę ludzi trzeba szanować, trzeba słuchać dobrych pomysłów, ale też brać pod uwagę, że te opinie często no, może są błędne albo może służą temu, żeby komuś po prostu przyładować, bo robi dobrą robotę. Tak też jest. Nie demonizujmy, jakby to też nie ma co przesadzać, że jest jakoś tak super wybitnie źle, bo nie jest. I tych pochwał i radości i wdzięczności jest nieporównywalnie więcej. Natomiast no, tak mi się wydaje, że też z tej drugiej strony, zarówno na krytykę taką czy inną, jak i na pochwały takie czy inne, my jako twórcy powinniśmy być, jakby to nazwać, nie powinniśmy mieć takich klejących rąk, tak? Jak mówi się nieraz do pieniędzy, że nie można mieć klejących rąk do pieniędzy, żeby dobrze nimi obracać. Tak samo my, twórcy jakiegoś rodzaju kultury chrześcijańskiej, powinniśmy też, myślę, mieć takie serca, żebyśmy byli wrażliwi na to, co mówi Bóg do nas, co nam podpowiada, na Jego sugestie, a nie na opinie ludzi, czy są świetne, czy są kiepskie. No to jest jakby w drugiej kolejności. Tym bardziej, że takie czepianie się, bo tak by trzeba było to nazwać, dotyczy również i kina pozachrześcijańskiego, że wielokrotnie środowisko katolickie na przykład komentuje opowieści z Narni, komentuje Władcę Pierścieni, chociaż zdawałoby się, że są tam wartości chrześcijańskie, nawet ich jest bardzo dużo, to i tak doszukują się jakichś niuansów, które zbaczają, które prowadzą rzekomo na manowce, albo nawet i niektóre filmy, które nie nawiązują nijak jak do wartości chrześcijańskich, to mówią, to jest toksyczne, tamto jest dobre i ciągle opiniują. Nie? Jakby ci ludzie trochę wychodzili z takiego lęku, że trzeba pewne rzeczy ciągle komentować, żeby być tak całkowicie prawidłowym, a przecież film nie jest konstytucją dogmatyczną. Nie jest taki jego cel. On ma pewne rzeczy ubarwić i też korzystać z pewnych środków stylistycznych, które są charakterystyczne dla filmu. I one rzeczywiście, czasami przy niezbyt dobrze ukształtowanym podejściu teologicznym konkretnie danej osoby, mogą prowadzić nie w tę stronę, nawet jeśli nie mają takiego zamierzenia. Andrzej Kocuba, a jak ty uważasz? Jak ta walka przez ciebie jest obserwowana, taka opiniotwórcza? Przy filmie Powołany, kiedy zamieściliśmy ten film za darmo w internecie, na YouTubie, stworzyło się takie pole, ogromne pole do właśnie powstawania tych różnych opinii. I zastanawialiśmy się, tutaj wraz z Jankiem Sobierajskim rozmawialiśmy, on z takiego swojego doświadczenia do mnie mówi: Andrzej, szykuj się. Nawet się śmialiśmy później, kto będzie, nawet jeszcze z tobą, Piotrze, rozmawialiśmy na ten temat, kto będzie pełnił dyżury na YouTubie, żeby te komentarze czytać w ogóle, czy to czytać, czy nie czytać, ale jesteśmy zadziwieni po prostu ogromem, przewagą takich merytorycznych, pozytywnych komentarzy. I to jakby troszeczkę właśnie stoi takiej pozytywnej opozycji do mojego takiego też wcześniejszego doświadczenia na temat tego, że ludziom jednak łatwiej komentować, częściej tak jakby mobilizują swoją energię do formułowania takich myśli bardziej jakichś takich ekspresyjnych, najczęściej w emocjach właśnie takich trudnych, wyraz jakiejś właśnie dezaprobaty albo jakiegoś takiego nieuporządkowania w sobie, no i wylewają to po prostu publicznie, całe zjawisko hejtu, prawda, to też z podobnych mechanizmów. Dobro jest takie cichsze, myślę, że jest bardzo wielu często ludzi, którzy są na przykład pozytywnie jakiegoś właśnie dzieła, są zadowoleni, ale tak naprawdę milczą. I tak jak się mówi w handlu, że niezadowolony klient przynosi, dzieli się z tą informacją, z tym swoim niezadowoleniem, z krotnością ludzi więcej niż ten zadowolony klient, prawda? Więc jakby złe informacje szybciej się mnożą i też bardziej zwracają naszą uwagę, bo nawet nasz
nasza psychika jest tak skonstruowana do tego, że jest, można powiedzieć, troszeczkę jak rzep na takie negatywne, takie trudne doświadczenia, na zagrożenia, po to, żeby właśnie się chronić. Więc my, kiedy na przykład czytamy takie komentarze, to one nas dotykają. Możemy przeczytać 10 pozytywnych komentarzy i przyjąć je, no tak powierzchownie, one tak jakby do głębi serca gdzieś tam nie dotrą tak bardzo jak jeden negatywny komentarz. Dlatego to jest taka przestrzeń twórcza, ogólnie jest trudna i myślę, że warto właśnie mieć taką, dbać o taką bliską więź z Bogiem, otaczać się też takimi ludźmi budującymi, wspierającymi, żeby gdzieś tam w trudnych chwilach mieć rozsądne środowisko, no i też pracować nad sobą i starać się też nie taplać, znając te mechanizmy, że to błotko do nas bardzo, bardzo przylega, to żeby nas to nie blokowało, żeby jakby te nasze mechanizmy motywacyjne opierały się na czymś innym zupełnie niż opinia innych osób. I to też tutaj dodam, że właśnie w filmie Powołany 2, który teraz 1 marca wprowadzamy na kinowe ekrany, właśnie tam też jest pewien taki dosyć istotnie zarysowany wątek tego, żeby nie opierać swojej wartości na opiniach innych ludzi. Bo myślę, że to jest w dzisiejszych czasach szczególnie aktualne. Ja ze swojej strony tylko mogę wam powiedzieć, drodzy Andrzeje, że ja jestem zbudowany waszą pracą i naprawdę i przyglądam się temu, co robicie, zarówno w tej przestrzeni medialnej, jak i też social mediów, i mnie to naprawdę buduje i mi pokazuje, że robią to ludzie, którzy naprawdę kochają Pana Boga. I dlatego, kiedy mnie się pyta, co ksiądz na ten temat uważa, to ja mówię, obserwuję, że to naprawdę wynika z serca. I tak lekko podsumowując, słyszałem niedawno bardzo taką ciekawą opinię, że wielu katolików wie, przeciwko czemu jest, a nie wie, z czym jest i co jest ich wartością. Więc również i ten styl funkcjonowania przekładają na swoje opinie, że potrafią wyłuskać to, co im się nie podoba, a nie potrafią docenić tego, co jest dla nich wartościowe. Więc po prostu niestety trzeba to wpisać trochę w straty. Dobrze, przejdźmy od tego trudnego tematu do kolejnego. Na ile film chrześcijański jest wytworem zamkniętym, a na ile on daje przestrzeń interpretacji dla widza? Pytam o to w kontekście też różnych przygotowań. Sam kiedy byłem na kursach i aktorskich, i pisania scenariuszy, to tam właśnie udało mi się to zaobserwować, że dobre kino cechuje się otwartością, by nie dawać odbiorcy gotowców, bo daje mu możliwość takiego przeżycia podróży w przemianie jego nastawienia. Jak to robią filmy chrześcijańskie, którym zależy na wierze? Pytam, bo widziałem wiele produkcji chrześcijańskich, które są w tym punkcie groteskowe. I czy jest na to jakaś recepta? Czy to wpływa jakoś na promocję filmu? Na pewno trzeba się mocno skupiać na rzeczach, które są trudne w produkcji filmowej i dlatego tak ważne jest, żeby utalentowanych ludzi nie brakowało właśnie w tej przestrzeni produkcji filmów z wartościami, produkcji w ogóle sztuki z wartościami, dlatego że dobrze napisany scenariusz właśnie zostawia taką przestrzeń do tego, żeby pewne rzeczy interpretować. My na zajęciach w szkole filmowej mieliśmy taki właśnie przedmiot ze scenariopisarstwo i tam było porównanie na przykład scenariusza serialowego i scenariusza fabularnego. W scenariuszu serialowym bardzo wiele rzeczy było właśnie dopowiedzianych, na przykład dialogowo, zaraz wyjdę i trzasnę drzwiami, po czym słyszymy trzask drzwiami, prawda? Było to konstruowane po to, żeby nie zostawiać niedomówień, tak jak na przykład w sitcomach, kiedy potęgujemy poczucie śmiechu tym, że się ktoś śmieje, prawda? Więc nas to rozśmiesza i wiemy, że ta scena była śmieszna, chociaż dla nas niezrozumiała, dlatego że się inni śmieją. Ktoś stanął w drzwiach i już się wszyscy śmieją. To znaczy, że on chyba jest śmieszny, prawda? Taka psychologia trochę tłumu się włącza.
Tak, coś takiego podświadomego, co na nas pracuje, czy tak samo też działa muzyka, tworząc pewną atmosferę. No nie jesteśmy w stanie rozpalić świeczek zapachowych czy kadzidła w domu naszego odbiorcy, ale jesteśmy w stanie na niego wpływać właśnie obrazem, jesteśmy w stanie wpływać dźwiękiem, jesteśmy w stanie nawet tak wpłynąć, że go oczy zabolą, bo tak jak właśnie ostatnio oglądałem pewną scenę na dużym ekranie i był bardzo duży kontrast między scenami. Scena bardzo ciemna i następna scena za dnia, gdzie to niebo jeszcze w technologii HDR niemalże przepaliło mi oczy. Także możemy wpływać bardzo szeroko na naszego widza, możemy go straszyć, prawda? Ale jakby wracając do Twojego pytania, myślę, że dobre kino zostawia człowiekowi przestrzeń do własnych takich przemyśleń, tak jak Andrzej wcześniej wspomniał o filmie Chata, który pomimo to, że jakby napisane w nim wnioski sięgały bardzo szeroko ideologicznie, to jednak każdy człowiek w oparciu o swoje przekonania mógł tam znaleźć jakąś cząstkę siebie, prawda? Coś, co go buduje, co w oparciu nawet właśnie o taką kwestię stricte duchową, on znajdzie tam jakiś element, cząstkę swojego Boga, jakiejś bliskości właśnie. I myślę, że na takie kino powinno być bardzo dużo miejsca. I my takie mamy założenie, żeby właśnie kierować nasze filmy do bardzo szerokiego grona odbiorców, nawet nie katolików. Tylko ja myślę, że my wiemy, że my znamy naszego Boga jako Boga dobrego, Boga, który kocha każdego człowieka, niezależnie od tego, czy on jest wierzący czy niewierzący. I do niego cały czas nieustannie mówi. I my byśmy bardzo chcieli właśnie tak mówić. A każdy już nawiąże tą indywidualną relację z Bogiem, zobaczy jakąś cząstkę siebie, zobaczy jakąś cząstkę Bożej miłości, która go na przykład pociągnie, porwie, zobaczy, aha, to jest w takich elementach też jest Bóg, nie? Że to jest takie dobre, takie tu. I może go to zainteresuje, jakoś zaintryguje. Więc myślę, że taka dosłowność nie jest dobra, chociaż czasem jest potrzebna. Drugą stroną tej niedosłowności są nadinterpretacje, które właśnie powodują później negatywne komentarze, które potem powodują, że jakby zupełnie niepoprawne podejście do filmu, jak na przykład właśnie do jakiegoś katechizmu, czy do traktowania czegoś słowo w słowo. A jednak no film też właśnie, tak jak tutaj wcześniej wspomnieliście, jest narzędziem subiektywnym. Więc w tej całej subiektywizacji, subiektywności przekazu jest też ogromne pole twórcze. I tutaj od razu mi się przypomina właśnie przykład z Chaty, która już dzisiaj tak wiele razy była zacytowana i przytaczana. Otóż tam Bóg Ojciec jest pokazany jako kobieta czarnoskóra. I co jest zachwycającego w tym obrazie? Że rzeczywiście, gdybyśmy z tego obrazu zrezygnowali i skupili się może na dogmacie, no, na naszym kulturowym rozumieniu, gdzie patrzymy na Boga jako na mężczyznę, to byśmy stracili jedną rzecz emocjonalną, która jest ukazana w tym filmie, że ten człowiek, który przeżywa swoją historię w fabule, on otrzymał wielką miłość właśnie od tej kobiety, jak był małym dzieckiem, i później ona się pokazuje mu jako Bóg Ojciec. Czyli, że nie chodzi tylko w Bogu Ojcu o to, czy on jest mężczyzną, czy kobietą, a sama teologia mówi, że on łączy cechy i kobiece, i męskie, ponieważ jest pełnią, ale o to, o pewną historię człowieka, że on pamięta go jako miłość, bo ta kobieta tę miłość mu pokazała. Czyli ta nieoczywistość niesamowicie ociepliła wizerunek, i to można było tylko obrazem zrobić. Więc on tutaj, jego nie zamknięcie dało coś niesamowitego, wprowadziło taką głęboką dramaturgię. I też to widzę zarówno w Powołanym, gdzie jest wiele takich detali, które obrazem dopowiadają wiele historii tych osób, gdzie one też przecież są fabularyzowane, ich świadectwa, jak i również widzę to w The Chosen, w samej postaci Jezusa. Jestem zachwycony tą postacią Jezusa, który on nie jest właśnie, jak to niektórzy by chcieli go oskarżać,
taki zbyt bardzo delikatny, ale on właśnie jest takim chodzącym miłosierdziem. Ja dosłownie za to chciałbym ogromny komplement wypowiedzieć aktorowi, który go odegrał, że potrafił to oddać, że to jest Jezus, którym jak przy nim się spotykasz, to czujesz taki oddech zrozumienia, takiej akceptacji, takiego, że on się nie stresuje, kiedy do ciebie mówi i nie chce stresować ciebie. To jest coś niesamowitego, co tylko można obrazem i bardzo dobrą grą aktorską oddać. Ale to Piotrze, mam dla ciebie w takim razie dobrą wiadomość, jak żegnaliśmy się z Amerykanami, którzy wylatywali już po naszej polskiej premierze do domu, to powiedzieli bardzo dużo dobrych słów o Polsce, o polskich widzach, całej organizacji i tak dalej. Natomiast powiedzieli, że Jonathan powiedział, że on szczególnie chce przylecieć na kolejny sezon, na premierę kolejnego sezonu, więc teoretycznie gdzieś w okolicy za rok, tak, w styczniu pewnie to się wydarzy. Będziemy go trzymać za słowo, a jak już będzie, to trzeba by zrobić coś, żebyś mógł mu to powiedzieć. Super. Naprawdę uważam, że to trzeba powiedzieć, bo naprawdę zrobił dobrą robotę. Naprawdę. Ta postać nie tylko swoimi tekstami, które znamy z Ewangelii, działa, tylko z jego postawą. Zresztą na tym polega gra aktorska, za co my doceniamy dobrych aktorów. Nie za to, że on jest przystojny, czy ona jest ładna, czy że mają jakąś grację w ruchach, tylko że oni budzą emocje. A u niego człowiek taki się czuje zaopiekowany. Ja czuję, że on nawet jak się nie odzywa, to jest mądry człowiek, który jak zaraz się wypowie, to ja chcę go słuchać. On to pokazuje swoją postawą i naprawdę gra jest na najwyższym poziomie. Ja takie mam wrażenie, że twórcy tego filmu mają taką ogromną odpowiedzialność, prawda? Bo dotykają bardzo ważnych przestrzeni. I też podzielam taki entuzjazm, jeżeli chodzi o odbiór tego serialu. Podchodziłem do niego ostrożnie, ale powiem szczerze, że często nie ma ten obraz dla mnie litości, wyciska ze mnie łzy, zaciska gardło i widzę tam Boga, który kocha. Widzę też ludzi, którzy są tacy jak my, mają taką naturę bardzo często nieuporządkowaną, ale widać, że Pan Bóg do nich ma ogromną cierpliwość, Pan Jezus, prawda? Że oni też w tej właśnie pomimo tej swojej niedoskonałości odgrywają ogromną rolę. To jest bardzo ciekawy koncert taki psychologiczny, tam widziany, taka piękna ilustracja, a jednocześnie słyszymy tam teksty z Pisma Świętego, słyszymy te słowa, które dzięki temu mogą zostać przez nas pełniej odczytane. Nie każdy ma taki dar takiej wyobraźni, taką łaskę do tego, żeby tak wejść w to, jak w tych ćwiczeniach ignacjańskich, wyobrazić sobie to w taki sposób. Być może nas to tego też uczy, żeby widzieć więcej treści, więcej takiego realizmu w tych treściach właśnie z Pisma Świętego. Jest to bardzo taka ciekawa inspiracja do tego i myślę, że do tego też trzeba zawsze zostawić sobie taką furtkę, że jest to obraz inspirujący, może być dla mnie obrazem czegoś, ale też nie zawsze muszę brać wszystko na 100%. Zawsze trzeba mieć tą furtkę. Tak jak słyszałem kiedyś właśnie interpretację pewnych filmów, że one potem zostawiają właśnie taki ślad, bo to jest racja i tu jest właśnie ta odpowiedzialność twórcza, że te filmy zostawiają ślad i wielu ludzi będzie teraz tak postrzegać apostołów, tak postrzegać Pana Jezusa, jak widzieli go w tym filmie. Dlatego to jest ogromna odpowiedzialność, ale jednak myślę, że mądry widz musi umieć z tym korespondować, żeby jednak mieć do tego pewien dystans, ale też przyjmować tą inspirację do tego, żeby się samemu rozwijać. I to, co Andrzeju powiedziałeś, kapitalnie robi wprowadzenie do kolejnego pytania. O jakich świadectwach nawrócenia słyszeliście? I z tego, co wiem, reżyser, jak i sam aktor odgrywający Jezusa w The Chosen byli przygotowywani, tak w cudzysłowie mówiąc, do stworzenia tego serialu. Więc to wszystko, co my już
o samym aktorze odgrywającym Jezusa powiedzieliśmy, też się poniekąd bierze z jego historii, z tego, że pewna psychologia nawet w nim zadziała, bo go wcześniejsze życie przygotowało do tego serialu. Wydaje mi się, że też Marcina Kwaśnego, który odegrał i w pierwszej, i w drugiej części księdza, też jego historia życia go przygotowała. Wiemy, że to jest człowiek wierzący, który ma za sobą też pewną drogę nawrócenia, przebaczenia, o tym też się wypowiada i w świadectwach można to obejrzeć i przez to no, oddziaływuje to na widza. Tak, tak, tych świadectw jest dość sporo, tak teraz na nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, powiedziałbym o trzech. Pierwsze, jak Jonathan Rumi, czyli Jezus z The Chosen, był w Polsce, w Krakowie, to opowiedział nam historię, w której człowiek napisał do niego swoją historię, gdzie miał już popełniać samobójstwo. I trafił z jakiegoś powodu tam na The Chosen, zobaczył The Chosen i zobaczył, że on ma szansę być kochany, że jest ktoś, kto go kocha. Nie? I to jest właśnie ta kreacja Jezusa, jestem pewien, w połączeniu z Duchem Bożym, który dotykał serca człowieka podczas oglądania tego serialu. Także to jest takie najświeższa historia z zeszłego tygodnia tak naprawdę. Natomiast no, sięgając dalej, ja pamiętam dwie szczególnie historie, które na mnie zrobiły wrażenie. Pierwsza przy pierwszym filmie Karolina, który tworzyliśmy, to było tak, że gdy zapraszaliśmy różnych twórców do stworzenia filmu, to my, że tak powiem, świadomie nie zamykaliśmy się na twórców chrześcijańskich, w sensie takim, że było tam miejsce tak naprawdę dla ludzi o innych jakichś wartościach, światopoglądzie i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że na planie filmowym działy się cuda, że na planie filmowym działy się nawrócenia. Ludzi, którzy na początku z Panem Jezusem nie mieli za dużo wspólnego, poprzez wzięcie udziału w takim przedsięwzięciu, nawracają się. Nie? I to było tak piękne. Później na każdym chyba kolejnym planie filmowym działy się innego rodzaju cuda, ale to po prostu nasza praca, zanim w ogóle film był pokazany ludziom, to już jakieś cuda się tam wydarzały wcześniej. Nie? To jest jedno. I drugie, nakręciliśmy swego czasu film Bóg w Krakowie, to jest historia małżeństwa tam w pewnym kryzysie, kłopocie i w ogóle. Pamiętam jak dzisiaj, kilka miesięcy po Bogu w Krakowie przyjeżdża do mnie małżeństwo z Poznania, czyli do Krakowa przyjechali pół Polski po to, żeby powiedzieć, słuchaj, byliśmy w totalnej rozsypce małżeńskiej i taki mąż był taki, powiedziałbym, w kryzysie wiary, wartości w ogóle i tak dalej. Zobaczyli Boga w Krakowie. No i to był taki moment, w którym oni powiedzieli, nie, oto nasze małżeństwo, trzeba zawalczyć. To było chwilę po tym, jak już do mnie przyjechali i oni już jakiś czas byli, czy szczególnie on, był na tej drodze nawrócenia, powrotu, odbudowywania relacji, małżeństwa i tak dalej. Przecudowne historie, do dzisiaj jesteśmy w kontakcie, do dzisiaj to ich życie rodzinne rodzi piękne owoce. No cudownie jest to oglądać. Ale podejrzewam, że drugi Andrzej Kocuba no takiej historii będzie miał nie mniej, ponieważ no akurat Powołany to już z definicji te historie, które są w filmie, są tak prowokujące do zmiany życia na lepsze, że to no... Tylko ja dopowiem odnośnie świadectwa nawrócenia. Tak jak wchodzi się w nowy trailer, zwiastun Powołanego dwójki, to nie wiem, czy tylko mi, bo może to sam YouTube dostosowuje, które pierwsze wyświetlać komentarze, to pierwsze, jaki mi się wyświetlił, pierwsza część mnie nawróciła. To był pierwszy komentarz, który... O to chodzi. Dokładnie, to są takie, tak, to... Tutaj można powiedzieć, nie wiadomo od czego zacząć, ale myślę, że na samej drodze rozeznawania właśnie formy filmu Powołane, w której nam przecież, Piotrze, tak bardzo twórczo towarzyszyłeś, bardzo mocno wybrzmiało to, że aby pokazać miłość Boga w życiu człowieka, w tym aspekcie przez posługę kapłanów, musimy odnieść się do świadectwa człowieka i to jest ogromna wartość, nawet z Apokalipsy czytamy, ale oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa.
Czyli dzięki właśnie temu świadectwu można zwyciężać zło i prowadzić ludzi do Boga. Tak to odczytuję. Dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby nie opowiadać właśnie tak, jak tu wcześniej rozmawialiśmy, dosłownie, że Pan Bóg działa w ten sposób i w ten, tylko to się nazywa teraz human story, tak? Coś, co porywa. Historia człowieka, z którym może ktoś się utożsamić, odnaleźć jakąś cząstkę siebie i zobaczyć w tej rzeczywistości Boga, bo ja myślę, że bardzo wielu ludzi przeżywa podobne historie. W najnowszej części Powołanego poruszymy historie, które dotykają setek tysięcy ludzi albo nawet milionów ludzi na całym świecie. Na przykład problem wyjścia z patologicznej rodziny, z zupełnego niezawinienia, kiedy mamy bardzo słaby start w życiu, start, w który bardzo często może podciąć i doprowadzić człowieka do totalnej beznadziei. A tu mamy historię, że człowieka, który w pewnym momencie zauważył coś, co dla niego tam ukrył Pan Bóg, jak go znalazł i chwycił go za tą dłoń i doprowadziła go do przezwyciężenia tej rzeczywistości i do pewnego rozkwitu. Pan Bóg chce, żebyśmy rozkwitali. I takie historie właśnie, takich historii jest wiele. My właśnie koncentrujemy się na nich w filmie i mamy takie przekonanie, co też było dla mnie osobiście takim świadectwem niesamowitego Bożego działania, czegoś, co zupełnie przerasta moje możliwości, intencje. Wiem, że to nie jest moja zasługa ani nikogo z naszych współpracowników. Oczywiście wszyscy jako słudzy nieużyteczni swoje trybiki tutaj przestawialiśmy, ale to finalnie Pan Bóg działa, bo jak otworzymy sobie lekturę komentarzy pod filmem Powołany, to zobaczymy tam ogrom świadectw. I tak jak wspomniałeś o tym pięknym świadectwie, krótkim, ono jest krótkie i nie odsłania szczegółów, ale tych świadectw jest tam więcej. Sam mam ze swojego podwórka, nawet tutaj niedaleko mnie, miałem świadectwo nawrócenia młodego człowieka, 12-letniego, który wprost swojej mamie powiedział, że po obejrzeniu tego filmu miał tak głęboką refleksję po prostu, że aż miał do siebie żal, dlaczego on tego Boga w swoim życiu tak lekceważył, tak nie zauważał. To było coś naprawdę bardzo mocnego, bo to było lokalne, to nie był ktoś z daleka. Andrzej wspomniał, aż się uśmiechnąłem, o atmosferze na planie, która doprowadziła do nawrócenia. My też mamy taką historię po prostu, której się nie spodziewałem, ale u nas na planie filmu Powołany też była taka piękna historia nawrócenia, kiedy właśnie osoba, która przeżywała pewne trudne chwile, pracowała z nami na planie, miała możliwość tak jakby, nie wiem, czy nasiąknięcia, może to ona musiałaby powiedzieć, co, ale przebywania w takiej Bożej obecności, którą przybliżyły osoby na planie. Każdy gdzieś tutaj musiał coś odegrać w pewnym momencie trudnym dla tej osoby. Pokazali Bożą obecność i ja to widziałem, kiedy osoba z ekipy na planie w trakcie zdjęć w przerwie poszła po latach się wyspowiadać. To było coś przepięknego. Ja do tego momentu mam teraz gulę w gardle, po prostu jak widzę tą scenę i jak jest, to jest piękne. I ta osoba w tym trwa i rozwija się, więc to jest ogromna łaska. Też miałem historię właśnie, to są takie drobne rzeczy, typu zatrudniona komercyjnie osoba na planie fabularnym podchodzi do mnie, ale tu macie takich wyjątkowych ludzi, prawda? W sensie, że jakaś taka wyjątkowa jest atmosfera na tym planie i to też pokazuje, że właśnie przemodlenie tych wszystkich działań, też taka staranność w trwaniu w tej komunii z Bogiem podczas właśnie wszystkich działań filmowych owocuje takim pokojem na planie, tym, że podchodzą do nas aktorzy i mówią, że to jest tak fajnie, tak miło, że jest coś takiego wyjątkowego, jakiś taki pokój mają i chciałbym, żebyśmy nigdy tego nie zatracili. To teraz jest coś takiego, co się przebija. Jeszcze jedna taka
ciekawa rzecz, mianowicie, że my też nie ograniczamy się jedynie do osób wierzących, które z nami pracują, do katolików, czy do osób uformowanych. I to ostatnio taką miałem, bo żeby odegrać pewne sceny, potrzebowaliśmy profesjonalistów, którzy potrafią na przykład zagrać gangsterów. Nie są to osoby, które spotkamy na godzinę 11:30 w kościele, ale są to osoby, które perfekcyjnie potrafią pokazywać, jak się oprawia gościa w lesie. I ja się cieszę, bo to są osoby, które zaprosiliśmy do tego, żeby wykonywały jakieś tutaj działania. Są to ludzie bardzo często o takich bardzo, bardzo takich fajnych cechach ludzkich, prawda? Ale być może nie poznali jeszcze tej takiej, nie zaznali tej indywidualnej relacji z Bogiem, a mimo wszystko tworzą treści ewangelizacyjne. I tak sobie pomyślałem, że przy produkcji filmu Powołany cały świat ideologiczny tworzy film ewangelizacyjny. I to jest piękne i szatan na pewno tam się wkurza, że sięgamy po wszelakie narzędzia, nie tylko po takie oczywiste i wszyscy razem taka społeczność ogólnoludzka tworzy takie właśnie pozytywne treści i ma z tego radość. I chociaż sam zadałem to pytanie, to również je udzielę odpowiedzi, dzieląc się świadectwem na planie Powołanego. Jak zaprosiliście mnie z Jankiem do tego, abym błogosławił, i to była część fabularyzacji świadectwa Marty Przybyły, i później również odgrywałem egzorcystę. Na szczęście tylko jego ręce było widać wykadrowane, bo sam egzorcystą nie jestem, bo żeby potem do mnie się zgłaszali i mówili, że księdze z egzorcystą powołanym pokazano. Więc dobrze, że te kadry tak zostały ułożone na detalu. Więc co się wydarzyło? W trakcie tego dnia, jak też wam towarzyszyłem, dojeżdżając do tych różnych miejsc, to miałem okazję porozmawiać z jednym z oświetleniowców. Okazało się, że on też bierze udział w różnych produkcjach Patryka Wegi i przez cały dzień dosłownie prawie tylko i wyłącznie z nim rozmawiałem i widziałem, że coś tam w nim pękało. Człowiek, tak, który zobaczył księdza, który go schaczył z tyłu kościoła, bo kiedy wy mieliście inne momenty, a potem ja te 20 czy 30 razy błogosławiłem, bo to z różnych stron musiało być nagrywane, to on tylko mnie co chwilę dorywał i z kolejnymi pytaniami przychodził. Ja sobie mówiłem, oprócz tego, że ja się pojawię na te 10 czy 15 sekund w filmie przy fabularyzacji, miałem okazję porozmawiać z człowiekiem, który jest człowiekiem filmu, ale który też jest prywatnie swoim sercem i swoją historią. I tam też się zadziała wielkie rzeczy. Tak, i mógł zobaczyć, że ksiądz też człowiek z dobrych, tak, że można, właśnie to być może było jedno z nielicznych takich możliwości, żeby zobaczył takiego właśnie fajnego księdza, z którym można porozmawiać, który jest dostępny, prawda? I widać, ja myślę, że widać w tej sytuacji, jak wielu ludzi potrzebowałoby takiego dostępnego księdza, który jest blisko i nie ma takiego, nie ma takiej bariery między nim, prawda? Widzisz, że wielu ludzi ma pewnie mnóstwo pytań, które chciałoby rozważyć wspólnie, prawda? Dlatego współcześnie Kościół szuka coraz nowych przestrzeni, takich archipelagów, takich dziedzińców pogan, gdzie można porozmawiać z ludźmi, którzy potrzebują innego kontekstu niż kontekst kościoła czy zakrystii. I dlatego idziemy do kolejnego pytania. Już wstępnie o tym powiedziałeś, ale chciałem to jeszcze pogłębić, bo wiele osób mówi, że film chrześcijański to jest pasza dla chrześcijan. I czy rzeczywiście filmy religijne są tworzone tylko i wyłącznie z myślą o już przekonanych? I co zrobić, by przebić się do innych baniek i zaciekawić treściami religijnymi resztę świata? I tutaj też mnie bardzo interesuje zdanie Andrzeja Sobczyka, który promuje filmy chrześcijańskie, którym opowiadasz i chyba też zachęcasz ludzi, którzy nie są stricte katolikami, chrześcijanami, do tego, żeby jednak ten film zauważyli, w ogóle poświęcili na niego trochę czasu. Jak to się robi?
Tak, po pierwsze, mówienie o paszy dla chrześcijan myślę, że jest błędne z takiego jednego prostego względu, że myślę sobie, że w większości sercach twórców takich filmów mają oni dużą nadzieję, że to dotrze szerzej. I to się dzieje, nawet jeśli to nie jest oczywiste i nawet jeśli tego nie widać z boku, bo to naprawdę tak jest. Ja czasem obserwuję historię filmów, które wydawać by się mogło, powinny być widziane tylko przez ludzi bardzo zaangażowanych, a tutaj tak nie jest, bo poprzez, nie wiem, jakiś rodzaj promocji dociera to do osób z zupełnie innego świata, no i zaczyna się poznawanie, nazwijmy to, jednej czy drugiej rzeczywistości wiary, nie? Bez dwóch zdań, w naszym polskim kontekście, ale także w kontekście naszego polskiego kościoła, to i Polska, i polski kościół są terenem misyjnym już w tej chwili. Jestem pewien, że tak jest. W sensie takim, że ta nasza wiara kulturowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie w zupełnie innym kontekście historycznym, w tej chwili to jest za mało. I widzimy to po tym najnowszym pokoleniu, które w dużej mierze jest z dala od tych pierwotnych wartości, od chrześcijaństwa, nauki Jezusa i tak dalej. I to powoduje to, że mamy ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, a tak naprawdę są raz w roku w kościele i święcą jajka, tak, na Wielkanoc. W związku z tym, no, tego typu materiały trzeba tworzyć także i do tych, którzy są w kościele, bo to niekoniecznie oznacza, że żyją wiarą. To jest jakby jedno. A wracając jeszcze do narzędzi, no to bez dwóch zdań tutaj myślę, że Chosen będzie dobrym przykładem filmu, który opowiada o tym czymś takim najbardziej pierwotnym, tak? Czyli historie biblijne. I te historie biblijne opowiedziane są w atrakcyjny sposób, w związku z tym uznaliśmy, że dobrze, trzeba wyjść z tym maksymalnie szeroko, tak? W związku z tym film pojawił się nie tylko w internecie, ale pojawił się na różnych platformach VOD. Przykład był w top CDA.pl albo w top VOD TVP. Później pojawił się na antenie telewizji. To znowu w sposób naturalny poszerza publikę i to naprawdę nie jest tak, że telewizja, nie wiem, TVP czy TVN czy Polsat mają tylko i wyłącznie zamkniętego, hermetycznego widza, który jest taki albo inny, nie? Nie, 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 nie. To rzeczywiście pewne profile może są, natomiast w każdej stacji znajdą się ludzie po prostu z prawej i z lewej, biedni i bogaci i tak dalej, w sensie każdy rodzaj człowieka. I myślę, że to nasze zadanie jest takie, żeby wprowadzać te treści, materiały na nowe pola, po prostu w nowe pola dystrybucji, bo one siłą rzeczy zahaczą o kolejnych ludzi. I jeszcze jedna myśl jest taka, że wydaje mi się, że myśmy po prostu powinni używać, i zresztą to robimy, tak? Ale to mówię na zachętę dla osób, które, nie wiem, może rozpoczynają taką drogę albo może się wahają. My po prostu powinniśmy używać takich typowych, światowych narzędzi promocji po to, żeby docierać do ludzi spoza naszej bańki, i to jest możliwe. Trzeba czasem umiejętności, trzeba czasem pieniędzy, ale powinniśmy to generować po to, żeby przebijać każdy z nas naszą jakiegoś rodzaju bańkę i docierać do kolejnych osób. Teraz tutaj takie mam pytanie do ciebie, jeśli chodzi o terminy publikacji. Czy one są ważne? Czy staracie się, aby były one około jakichś świąt chrześcijańskich, katolickich, czy żeby one były obok jakiegoś dłuższego czasu wolnego, który mają ludzie, żeby mogli po to sięgnąć? Bo na przykład tak było, jak pamiętam, poszedłem na wywiad do Rafała Gębury, do 7 metrów pod ziemią, to mu bardzo zależało, żeby publikacja była około Bożego Narodzenia, bo mówił, bo wtedy w ludziach się pojawia taka chęć bardziej pomyślenia o religii. Wtedy też na tej wiadomościach, wiele wywiadów jest z księżmi, o kościele się mówi i wtedy ludzie mocniej sięgną. Czy tak też jest z publikacjami filmów katolickich? Tutaj kilka parametrów jest więcej, które mają znaczenie i rzeczywiście, nazwijmy to, kalendarz łamany przez kalendarz liturgiczny jest jednym z elementów, ale nie jest on wiodący. W sensie, myślę, że nie ma takiego jednego wiodącego, tak? To jest istotne rzeczywiście, ale nie przesadzajmy też tak do końca. Oczywiście nie wprowadzimy filmu o Bożym Narodzeniu w środku wakacji, bo to jakby odwrotnie, ma się jak pies do jeża i jest bez sensu, tak? Natomiast to nie trzeba czekać z danym filmem do określonego miejsca w czasie, jakby, nie? Czy niekoniecznie, czy nie zawsze trzeba. Druga rzecz jest taka, powołując się troszkę na
twój przykład podcastu czy spotkania internetowego, no w internecie ten termin ma dużo większe znaczenie, ponieważ tam jest dużo więcej możliwości, a w kinie jest niestety dużo mniej możliwości wbicia się w jakiś określony czas. W tym sensie, że kin jest określona ilość, kina mają określoną ilość ekranów i na tej określonej ilości ekranów na przykład każdego tygodnia w tej chwili w Polsce wchodzi po kilkanaście premier, w tym kilka mocnych, każdego tygodnia. I to mniej więcej powoduje, że my, wiedząc, że mamy taki czy inny film, staramy się go możliwie najlepiej włożyć. Po pierwsze, żeby czas w miarę dobrze pasował, ale też, żeby otoczenie kinowe dawało szansę na dystrybucję. Mieliśmy kilka razy takie historie, że film był dobry, tak, spodobałby się widzom, widzowie pokazali, że chcielibyśmy na niego iść, ale kiniarze uznali, że nie mają na niego miejsca, bo mają, nie wiem, Bonda siódemkę, tak, na tej zasadzie. I to powoduje, że, nie wiem, wtedy w bardzo wąskiej liczbie kin film ma bardzo dobre wyniki, ale to jest mała ilość kin. W związku z tym, podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, publikacja zależy, tak, od jakiegoś rytmu rocznego, ale też od tego, co się dzieje w danym tygodniu, w konkretnym danym dniu w przestrzeni kinowej, no bo to źle podjęta decyzja spowoduje, że film nie będzie miał szans być pokazany, bo nie będzie go na wielkim ekranie. Mhm. No tak, czyli też patrzymy na tło, czyli kto tam też jest w danym momencie projektowany. Super, to bardzo ważna, nie tylko ciekawostka, ale też i praktyka życia dystrybucji. Jak usłyszałem to określenie pasza dla chrześcijan, to odkryłem jeszcze jedną fascynującą rzecz w moim życiu, jakie Pan Bóg ma poczucie humoru, bo jeżeli aktualnie tworzę paszę dla chrześcijan w myśl zasady jesteś tym, co jesz. Staramy się, aby ta pasza była jak najwyższej jakości, żebyśmy się tutaj ubogacali, a nie wyniszczali jedzeniem. Taki właśnie a propos, to jest tym bardziej zabawne, że Pan Bóg mnie w mojej takiej drodze rozeznawania swojego powołania, Pan Bóg mnie właśnie przeprowadził z tej branży sportowo-dietetycznej, bo ja byłem instruktorem kulturystyki, instruktorem sportu, doradcą żywieniowym. I się śmieję, że cały czas w podobnej branży robię, tylko na innych garach. Teraz garach filmowych, gdzie tworzę paszę dla ludzi, która wchodzi przez oczy, tak? I między innymi oczy i uszy. Dlatego z tego się śmieję, bo to jest oczywiście pejoratywne określenie tej paszy dla chrześcijan, ale myślę, że właśnie się zastanawiam, dla kogo są te filmy, i mój wniosek jest taki, że każdy w nich odnajduje coś dla siebie, tak jak mówi, no, żeby nie poklepywać się po ramionach treściami takimi, łechtać tych chrześcijan, że dobrze robią, ale myślę, że każdy z nas potrzebuje nawrócenia i oglądając takie treści nie możemy jakby lekceważyć tych 99 owiec. Musimy o nie dbać. I mi się wydaje, że dla mnie osobiście, jako dla osoby, która no, stara się tym pogłębiać to życie religijne, te filmy są naprawdę czymś, na co czekam. Czymś, co oglądam, i też tutaj ze swojej strony chciałem docenić działania Andrzeja, bo on jeszcze wcześniej, zanim ja zacząłem się tym czynnie zajmować, właśnie już działał w tej przestrzeni wraz ze swoim zespołem krzewienia tej właśnie filmowej kultury chrześcijańskiej w Polsce, i na pewno też były te działania dla mnie inspirujące, ale to jest bardzo duża misja do tego, żebyśmy uczyli się stosować właśnie te nowoczesne narzędzie i wychodzili tam, gdzie teraz są ludzie, których można sprowadzić do poznania Boga, do spotkania z Bogiem, a którzy na przykład do kościoła nie pójdą, którzy swoją ewangelizującą mamę czy babcię z gruntu odrzucą, którzy na lekcje religii nie pójdą, bo teraz jest masowe
Znaczy masowe, no coraz nabierające tempa ilość rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii, nawet są one teraz w planach lekcyjnych ustawiane tak, żeby było jako pierwsze albo ostatnie. Trzeba powiedzieć masowe, no tak jest po prostu. Masowe, już nie mówiąc o apostazji. Jest tak, że ludzie po prostu często odcinają się od źródeł, w których mogliby dowiedzieć się czegoś o Panu Bogu, o Bożym planie, gdzieś zestawić z Jego obecnością, czegoś więcej dowiedzieć. A druga strona nie próżnuje, bo niemalże w każdym filmie teraz, w większości filmów, może nie w każdym, na szczęście, są elementy innych ideologii, bo jakby no, życie nie lubi pustki, tym bardziej szatan jej nie lubi, ją zaraz wypełnia. Może nie tyle, że nie lubi, co nie przepuści. Widzimy wiele filmów, gdzie się promuje inne ideologie niż chrześcijańską, inny sposób na życie. Ustawia się gdzie indziej ten azymut, to centrum wszechświata, więc człowiek z tego się uczy. Na przykład był taki film z Julią Roberts, gdzie ona obudziła się pewnego dnia i stwierdziła, że życie z tym mężczyzną nie jest dla niej, zostawiła go, pojechała gdzieś tam medytować, zmieniła swoje życie i tak naprawdę ja oglądając ten film wyszedłem z tego smutny, bo ja miałem wrażenie, że ona tak naprawdę taką pustkę gdzieś tam zostawiło to wszystko, prawda? Popchnęło mnie to do pewnych przemyśleń i myślę, że każdy taki obraz popycha. Widzimy pewne praktyki, gdzie jakiś człowiek sukcesu żyje w pewien sposób. I my właśnie filmami, to jest też takie moje marzenie, żeby była taka przestrzeń filmów nie tylko takich stricte katolickich, co filmów, które poruszają bardzo szerokie spektrum takiej warstwy filmowej, tak? To mogą być filmy sensacyjne, filmy obyczajowe, które są kierowane do każdego widza i które nawet niekoniecznie muszą mówić wprost o Panu Bogu, co jednak pokazywać taki sposób życia z Bogiem, takie wartości uniwersalne i to może być właśnie ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok do tego, żeby to dalej pogłębiać filmami katolickimi czy innymi właśnie innymi formami zbliżania się do Boga i pogłębiania wiary, ale które właśnie pomogą, wyjdą na tą przestrzeń, gdzie aktualnie człowiek jest, gdzie przebywa, będą mówiły jego językiem i pokazywały mu w sposób akceptowalny dla niego, czyli też atrakcyjny, zjadliwy, wartościowe treści. Tak, czy innymi słowy, nie chodzi o to zawsze w filmach chrześcijańskich, aby zaprowadzić kogoś przed ołtarz, razem z nim uklęknąć i przyjąć Najświętszy Sakrament, tylko często trzeba zaprosić po prostu do przedsionka, do tego, żeby on w ogóle zainteresował się chrześcijaństwem, katolicyzmem. I tutaj nawet mamy to na katechetyce, my się tego uczyliśmy przy okazji teologii, że są różne sposoby tworzenia scenariuszu lekcji, nawet katechetycznej, że można wyjść od strony teologicznej, a można wyjść od strony egzystencjalnej. Jeśli tę egzystencję pokażemy w sposób atrakcyjny, nie w takim rozumieniu, że ją spłaszczymy, tylko że chrześcijaństwo ma odniesienia prawdziwe, realne, mocne do życia, to kogoś to może zastanowić i przez to będzie chciał więcej. No to także to są bardzo mądre i ważne sugestie. Przejdźmy teraz jeszcze bardziej do naszego podwórka. Jak przekonać księży, katechetów czy liderów wspólnot, aby opowiadali o tych filmach? O The Chosen, o Powołanym i o innych katolickich, chrześcijańskich produkcjach? Bo wiemy, że niektórzy mają niestety bardzo zamknięte głowy. I pewnie wielu ludzi zachwyconych tymi filmami chciałby przekonać osoby odpowiedzialne, by reklamowały je wspólnotom. I tutaj mi się pojawia taki smutek, bo kiedy przejrzę maile kurialne i widzę, do czego czasami są księża zapraszani, to są naprawdę drugorzędne rzeczy, a nie jest mowa o takich produkcjach, to pytam, dlaczego? I powiedzcie, jakimi wy argumentami przekonujecie do promowania filmów chrześcijańskich? Jak się przebić przez tę niechęć? Znaczy ja powiedziałbym tak, że działania promocyjne, jakie my robimy, to są działania no, przeróżne. W sensie takim, że pewnie jednej recepty jako odpowiedź na twoje pytanie nie znajdę.
i chyba nie chodzi o to, żeby to była jedna recepta, nie? Ale generalnie są ludzie, którzy rzeczywiście mają zamkniętą głowę i na takich mamy tylko jedną rzecz, to znaczy kropla drąży skałę. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. To jest to, co Andrzej Kocuba wcześniej o nas powiedział jako grupie Rafael. Tak naprawdę od 24 lat działamy, żeby z tymi różnymi treściami ewangelizacyjnymi dotrzeć także do ludzi Kościoła i dawać im narzędzia. I to niektórzy budzą się po 10 latach na przykład, że o tak, no fajnie, fajnie, że robicie takie rzeczy. Wcześniej was nie brałem pod uwagę, tak? No ale cóż, nie poddajemy się i to jest jakby jedno. A drugie to, żeby dobierać różne sposoby promocji. Tak? Dla przykładu powiem, no czasem to będzie promocja w stacjach radiowych, innym razem internet, czy kupienie reklamy po prostu w Google, tak, żeby docierać do ludzi. Innym razem to będzie dowód społeczny, czyli pokazanie, że na premierze, nie wiem, The Chosen było 1600 osób i w ogóle są super zachwyceni i kupili bilety w 24 godziny, tak, na tej zasadzie, żeby zwrócić uwagę jakąś taką, że a to może jest coś ciekawego, tak. Innym razem to będzie efekt z psychologii znany jako efekt aureoli, czyli szukanie opinii ludzi, którzy są znani i lubiani po to, żeby oni wypowiedzieli się na ten czy na inny temat, tak? Więc to ja tutaj bym powiedział, no po to się też na co dzień szkolimy po prostu w promocji, żeby te narzędzia promocji, które się rozwijają cały czas i to jest niesamowicie szeroki rynek w ogóle rynku promocyjnego, my po to się uczymy, żeby to później implementować w naszym ewangelizacyjnym świecie. No tak, pewne działania muszą być długofalowe i dopiero kiedy ktoś poobserwuje te działania, to w pewnym momencie powie, no rzeczywiście jest to przekonywujące, albo już długo działają, więc podpiszę się pod tym, co oni robią. Ja nawet czasami takie rzeczy słyszę, gdzie ksiądz, jakiś starszy proboszcz do mnie powiedział, ej młody, wiesz co, no masz dopiero 35 lat, więc jeszcze ciebie nie zaproszę, ponieważ oczekują, że jak przyjdzie rekolekcjonista, to przynajmniej będzie po 40, więc jeszcze musisz trochę poczekać, fajnie gadasz, ale musisz jeszcze trochę zjeść, tak, żeby dopiero móc mówić. Więc niektórzy po prostu mają takie podejście. Ale broda pomaga. A tak, broda pomaga, postarza zdecydowanie. Postarza. Tak, a ty Andrzeju Kocuba, jak uważasz odnośnie tej promocji? Ja myślę, że właśnie to jest coś takiego, co tu Andrzej Sobczyk wspomniał o tym, tych narzędziach, dostarczaniu narzędzi ewangelizacyjnych. I z racji tego, że Kościół istnieje dla ewangelizacji, to jest jakby no nadrzędny nasz obowiązek chrześcijański, żeby jakby ten powszechny apostolat, żeby ewangelizować, nieść, mówić, siać, mówić ludziom o Chrystusie, to te narzędzia medialne są niesamowitą pomocą i z naszego doświadczenia widać, że są bardzo często wykorzystywane. Nawet podchodzą do mnie księża gdzieś na spotkani w jakichś wspólnotach czy przy okazji jakichś rekolekcji. Mówią, że my wykorzystujemy film powołany na zajęciach z formacji osób do bierzmowania, młodych ludzi, czy na rekolekcjach małżeńskich, czy bardzo szerokie spektrum. Więc jakby widzimy, że to jest naprawdę narzędzie, które pracuje. I jakoś tak zastanawiam się właśnie, jak na pewno trzeba wykorzystywać praktycznie wszystkie narzędzia medialne, ale jednak bardzo silnym narzędziem jest poczta pantoflowa. To takie małe ziarenka świadectw poszczególnych osób. I to buduje takie trwałe zakotwiczenie w danej myśli. Ludzie często ufają swoim bliskim, więc jeżeli rekomendujemy coś, a to jak wcześniej wspomnieliśmy, częściej dzielimy się negatywnym doświadczeniem niż pozytywnym, trzeba się tak nauczyć, trochę przestawiać na dzielenie się dobrym. Czyli na przykład jem w restauracji i smakuje wszystko, czyli okej, zapłaciłem, jest okej. Nie jest okej, no to nasmaruję ich tam, czy zwrócę uwagę, ale trzeba sobie budować takie poczucie wdzięczności, taką postawę wdzięczności, że coś smakowało fajnie, podziękuję, uśmiechnę się, prawda? Coś mi się spodobało, dam znać autorom, podzielę się albo podzielę się z innymi, że fajne, tak? Troszeczkę się boimy, bo
bo my powiemy, że fajne, to trochę tak uchylamy naszego serca. Ktoś nam powie, co ty w ogóle mówisz, prawda? I to boli, prawda? Więc mam takie wrażenie, że to wymaga od nas odwagi, dzielenia się dobrem. A moje doświadczenie akurat jest takie, ja mam tutaj dużo krótsze doświadczenie niż Andrzej Sobczyk w kwestii promocji filmów katolickich. Mam takie wrażenie, że on się trochę niesie, że dzięki społeczności, no tutaj też mamy bardzo ciekawe doświadczenie tego, że film Powołany był filmem produkowanym ze społecznością, ze wsparciem społeczności, w crowdfundingu, we wspólnej zbiórce, kiedy kilka tysięcy osób potwierdziło nam już na starcie, że chcą takiego filmu i też nie można tutaj ująć tego, że wkład ich modlitwy, ich promocji był nieoceniony przy szerzeniu informacji o tym filmie, co pokazuje prawie 4 miliony na ten moment wyświetleń na YouTubie, kiedy wiemy też, że to oglądały całe rodziny, całe klasy czy grupy, więc to może być kilkanaście, nawet milionów osób, które to obejrzały. Nie mówimy już o telewizji, czy polskiej, czy zagranicznej, ale tutaj jakby ten element ludzki, element wspólnoty na tym etapie promowania tych produkcji jest według mnie bardzo ważny, a dla nas jako dla producentów jest on jednym z takim bardziej osiągalnych, bo jednak te wszystkie narzędzia marketingowe, reklamowe z rynku komercyjnego są niesłychanie drogie. Działanie to promocyjne zarówno musi być od strony głowy, jak i również od strony jednostki. No sam pamiętając, jak była promocja Powołanego 1, to wysłałem około 1000 SMS-ów. Tak. Do różnych osób, tak, żeby zyskać ten efekt kuli śnieżnej i żeby ludzie się tym zainteresowali, poprzekazywali dalej. Więc wydaje mi się, że jeśli już zrobi się pewną popularność, to wtedy ludzie pomyślą, o tym się mówi, to i ja też się może tym zainteresuję. I stąd już w trakcie tego nawet podcastu płynie zachęta, abyśmy my wszyscy, słuchacze, mówili o rzeczach dobrych, żebyśmy się nie wstydzili. I że chociaż w oczach niektórych będzie nas to jakoś kategoryzować, to warto, bo a nuż poruszy to kogoś życie. Warto o tym mówić. Super. Warto. To teraz w takiej optyce mikro. Co wpłynęło na to, że The Chosen odniósł taki sukces? Jaki jest fenomen tego serialu? Co ludzi do niego przyciąga? Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź będzie krótka. Podzielona na dwie części. Pierwsza część to fachowe podejście do produkcji filmowej, do tego, jak to należało wymyśleć na samym początku, czyli scenariusz, reżyseria, aktorzy, gry i tak dalej. To jest potężna machina. Byłem na planie filmowym, widziałem to, potężna machina, setki, tysiące ludzi zaangażowanych i robią to dobrze, więc to jest jakby punkt numer jeden. Natomiast jestem pewien, że ten punkt numer dwa jest uniwersalny. To znaczy The Chosen opowiada historię o Jezusie, który kocha człowieka. I tak jak jestem pewien, Jezus, który chodził 2000 lat temu po ziemi, ujmował serca ludzi przez to, że czuli się kochani, tak samo ten sam jakby przekaz w The Chosen dotyka ludzi, którzy mówią tak, Jezus, ten Jezus, który mnie kocha, jest dla mnie pociągającym, ja chcę być bliżej Niego, a jak ktoś poczuje Bożą miłość, i to każdy z was, panowie, pewnie macie dokładnie to samo, jak ktoś poczuje Bożą miłość, to chce ją zanieść do kolejnych osób dalej. I to jest taka potężna dźwignia promocyjna, która w przypadku The Chosen ma miejsce, co bardzo cieszy, bo to umożliwia kolejnym osobom znowu zobaczyć to przesłanie. Hej, człowieku, kocham cię, nie? Mówi Jezus. I to właśnie to wszystko, co opisałeś, pozwala przebić się do mainstreamu?
Powiem tak, przebijanie do mainstreamu to jest proces, który trwa, tak, bo to akurat ostatnia premiera pokazała fajnie, tak, że nie wiem, dużo telewizje się tym zainteresowały, influencerzy i tak dalej, ale to ciągle jest jeszcze gigantyczna robota, nie, więc to cieszymy się z tego, co jest i cieszymy się z tych 2 milionów widzów w Polsce i 200 milionów na świecie, natomiast no, przebijanie się jeszcze do takiej powszechnej świadomości, to myślę, że kawał wody upłynie. Oczywiście wykonujemy pracę, prosimy Boga, żeby działał przez to. No i jestem pewien, że to będzie działać. Zresztą takim celem całej organizacji The Chosen jest to, żeby mieć 1 miliard widzów na całym świecie. W tej chwili jest 1/5 tego, ale to lawinowo się rozpędza, więc no mocno wierzę, że te dwie rzeczy, które na samym początku wymieniłem, są przyczyną tego, że przysłowiowy mainstream o tym mówi. I jestem pewien, że będzie mówił jeszcze więcej. Osobiście mam takie odczucie, że serialowi The Chosen jest zdecydowanie łatwiej niż innym filmom chrześcijańskim. Dlaczego? Dlatego, że odnosi się do bazy tego, co jest ważne w chrześcijaństwie, czyli do Pisma Świętego. On mówi o Ewangelii. Ja to widzę w kontekście różnych rozmów duchowych, czy nawet głoszenia kazań i potem uzyskiwania feedbacku od ludzi, że ludzie mają wierzący pewną percepcję i o pewnych rzeczach chcą słuchać, a o pewnych rzeczach już mówią, nie, to już jest dla mnie za dużo. Więc kiedy my idziemy do nich z Ewangelią, co prawda uwspółcześnioną w takim rozumieniu, że z lepszymi bodźcami, że mamy narrację pewnych postaci, które nie są typowo iście z Ewangelii, ale tworzą pewne tło, ale mimo wszystko jest to Ewangelia, więc jak ktoś widzi to, mówi, o, to chętnie, bo Ewangelię obejrzę. A że inne rzeczy, które są związane z chrześcijaństwem, mogą im się wydawać, że nie są tego adresatami. Jak myślisz? Czy tak jest trochę? To jest słowo, siła Słowa Bożego, które zresztą samo mówi o sobie, że Słowo Boga nie wróci do niego, jeśli najpierw czegoś w sercu nie wykona. I to jest właśnie dokładnie to, co mówisz. Myślę, że jest to pewnego rodzaju przewaga, bo odnosi się do rzeczy najbardziej fundamentalnej i pierwotnej, ale oczywiście, jeśli by to było źle zrobione, to nie miałoby takiego efektu, nie? Więc to jakby jedno plus drugie. I to też łatwiej skopać, mówiąc kolokwialnie, ponieważ już były różne filmy o Jezusie, więc kiedy przychodzimy z czymś nowym, to musi być o kilka pięter wyżej. Bo jeśli nie, no to zostanie porównane, że no fajne, ale tamto było lepsze. Tak, to cały czas mierzymy się z takimi opiniami, że byłem zachęcany do The Chosen przez dłuższy czas, ale tam jakoś mnie tak nie ciągnęło, żeby to zobaczyć, bo co to mi znowu powiedzą nowego, film o Ewangelii i tak dalej. No i na szczęście ta opinia się kończy zazwyczaj tym, że jak ja mogłem tak długo czekać, żeby zobaczyć The Chosen. To jest naprawdę świetne, chcę oglądać dalej i kolejne odcinki, nie? Więc to rzeczywiście tak jest, jak mówisz. To jeszcze teraz pociągnijmy temat twojej pracy i potem przejdziemy za chwilę do Andrzeja Kocuby, no bo byłeś zaangażowany już w produkcję bardzo wielu filmów chrześcijańskich i powiedz, jak pamiętasz swoje początki? Czy to była łatwa praca zainteresować odbiorcę taką produkcją? I jak to dzisiaj postrzegasz z perspektywy czasów? Jak to się wszystko rozwijało? Czy jesteś szczęśliwy z tej całej drogi, która się wydarzyła? Co ona w tobie spowodowała? I czy gdybyś miał szansę, taką decyzję, czy rzeczywiście kolejny raz się tym zająć, to byś wszedł w to, że to jest warte życie przeżycia? Ja wiem, że tu jest wiele pytań, ale żeby jakoś tak wzbudzić jeszcze więcej emocji chciałbym w tobie. Ale to bardzo głębokie pytanie tak naprawdę zadajesz, dzięki wielkie. Wiesz co, powiem tak, jakby o dwóch rzeczach tu chyba trzeba przede wszystkim powiedzieć. Po pierwsze, że to, że ja i Rafael cały weszliśmy w kwestię filmów, wziął się tak naprawdę z naszej takiej misji, żeby poszerzać zasięg narzędzi ewangelizacji, które mamy. Na początku były to książki, później to były gazety, a później w sposób naturalny przeszliśmy do filmów. W związku z tym to nie było tak, że my nagle zabraliśmy się za film i to było z niczego, tak? Nie, to było konkretne lata wcześniejszej pracy w podobnej, nazwijmy to, branży, ale innymi narzędziami. W związku z tym te początki nie były klasyczne, nie? To było takie płynne przejście i poszerzenie
skrzydeł, tak? No bo film jest czymś takim. Film mocno sięga poza granicę, ma dużo większy potencjał i tak dalej, nie? Więc to przeszło płynnie i rzeczywiście bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęliśmy. Z perspektywy czasu widzę, że dzieje się druga rzecz i ona jest taka cudowna, patrząc na to. W Nowym Testamencie jest napisane tak bardzo pięknie, że Bóg z góry przygotował dobre czyny, abyśmy je pełnili. I jestem pewien, że to Bóg jest autorem i tej działalności filmowej, i tego rozwoju, i tego, że już któryś film rzeczywiście mamy okazję czy wprowadzać do kin, czy produkować. Jestem mu wdzięczny za to, że nas prowadzi, i on nas uczy, jak to robić. Ja powiem przez przykład teraz taki, a propos tego, że to Bóg nas prowadzi. Pamiętam swego czasu z innej troszkę działki, ale wybudowaliśmy osiedle fatimskie pod Krakowem. Takie osiedle, które powiedzieliśmy ludziom, że chcemy, żeby to było środowisko wzrostu dla ludzi, dla których wiara jest ważna. Jakby i tyle. Już w ogóle nie wchodzę w tę koncepcję, bo tutaj pewnie można by gadać kolejną godzinę. Natomiast po tym, jak ludzie się dowiedzieli, że takie osiedle będzie, to otrzymaliśmy po prostu ekwiwalent reklamowy pewnie na dziesiątki milionów złotych, bo wszystkie telewizje, portale większe, mniejsze, Onety, Pudelki, wszystko wokół pisało o nas, nie? Pisało o tej koncepcji i jedna część nas bardzo błogosławiła i mówiła, że super, świetnie, a druga część po prostu mieszała z błotem i to tak totalnie. Wszystko zależy od poglądów ludzi, nie? To no będzie natomiast w tym takim całym gigantycznym, ja miałam przez 2 tygodnie co godzinę innego dziennikarza, nie? I to po prostu był taki walec przejechał, że hej, potężna ilość ludzi się dowiedziało o tej koncepcji, ale ja pamiętam wtedy w ciszy mieszkania klęczę sobie i mówię, Boże drogi, a po co to wszystko, nie? Po co to tak po mnie przejechało teraz? No i w ciszy słyszę takie słowo, Andrzej, wstawaj, bo masz grubszą skórę, nie? I wiecie co? I kilka miesięcy później wprowadzaliśmy do kin film Nieplanowany. Film, który opowiadał o tematyce aborcji, zresztą prawdziwa historia, fajna historia. I przy tym Nieplanowane była taka wojna medialna i z tym filmem, i z nami, gdzie prawda nie miała żadnego znaczenia. Po prostu no to była wojna medialna wtedy, nie? I mówię to jako świadectwo tego, że Bóg pierw, wiecie, przeprowadził nas przez historię osiedla fatimskiego po to, żeby nas przygotować do na przykład wprowadzenia do Polski z sukcesem filmu Nieplanowane. Dlatego no, cokolwiek teraz się dzieje, to jest jakiś element jego planu. Jemu za to dziękujemy i wypatrujemy, co jeszcze dobrego ma dla nas, a przez nas dla innych ludzi, bo tak postrzegam to działanie. No to jest piękna historia. Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście jest to życie warte przeżycia i warte kontynuowania. Zresztą, jak to Pan Jezus powiedział, po owocach ich poznacie, owoce Twojego środowiska są naprawdę bardzo dobre. Także kolejny raz dziękuję. Dobrze, a teraz przechodząc do Andrzeja Kocuby. Jak wygląda Twój rozwój jako operatora kamery? Czy spodziewałeś się kiedyś, że będziesz dzisiaj w takim miejscu, w jakim jesteś? No właśnie tutaj moja historia jest, postaram się ją bardzo krótko nakreślić, bo jest bardzo skomplikowana i myślę, że Pan Bóg mnie tak formował w taki sposób bardzo, bardzo szeroki i taki rozczłonkowany krok po kroku, gdzie nabierałem przeróżnych kompetencji, które teraz dopiero odkrywam, jak bardzo mi się przydają i to wszystko, za to wszystko staram się Panu Bogu chwałę oddawać. Naprawdę to tak może brzmieć prosto, ale jest naprawdę czymś wielkim w moim życiu. I tak jak mówię, no moje życie było związane ze sztuką, byłem w teatrze, zajmowałem się muzyką, śpiewem i sportem. Finalnie w pewnym momencie bardziej postawiłem na sport i gdzieś ta sztuka poszła w odstawkę. Po liceum zdawałem na wokal do jednej szkoły, a równocześnie na studia na AWF warszawski. I tak powiedziałem Panu Bogu, no
tam, gdzie mnie przyjmą, tam pójdę. No i finalnie dostałem się na ten AWF, do szkoły wokalnej byłem już w ostatnim etapie, ale tam widać zabrakło mi doświadczenia, zabrakło mi kontroli jakiejś nad pewnymi umiejętnościami, które wokalista musi mieć, więc przyjąłem to po prostu i kiedy już realizowałem się w tym sporcie, byłem instruktorem kulturystyki, czegoś, co mnie zachwyciło, bardzo się wkręciłem, to tak naprawdę tam zacząłem pracę w firmie zajmującej się suplementacją diety i tam w moje ręce wpadła kamera. Zacząłem kręcić filmy promujące właśnie działanie naszej firmy i tam zacząłem się rozwijać. Miałem pewną swobodę twórczą, więc robiliśmy różne ciekawe rzeczy, śmieszne. A że też mam dosyć duże poczucie humoru, to świetnie korespondowało. I można powiedzieć, że od tego czasu, tutaj jeszcze ważnym elementem jest to, że po licencjacie na tych studiach AWF poszedłem do szkoły filmowej, czyli taki zwrot zupełnie nieplanowany. Większość kontynuowała na studiach magisterskich, ja zupełnie zmieniłem kierunek i jakby zaczynałem od zera. I od tego czasu można powiedzieć, że to, co się mieści w granicach jakiejś etyki zawodowej, że robiłem w branży filmowej prawie wszystko, w tym kształtując pewne umiejętności, które teraz bardzo przydają nam się przy tych produkcjach ewangelizacyjnych. Robiłem dużo projektów, które trzeba było zrobić bardzo małym budżetem, które wymagały dużo od nas pracy fizycznej, organizacji, szybkości pracy, szybkości dostrzegania pewnych rzeczy, jakiejś precyzji w działaniu, nawet takiej fizycznej po prostu. I trzeba było sobie z tym radzić. I myślę, na przykład mieliśmy takie ciekawe projekty z młodzieżą, przy okazji organizacji studniówek nagrywaliśmy takie etiudy. Ja wpadłem na pomysł, że chciałbym nagrywać z uczniami takie historie. I mieliśmy taki poligon, że od grudnia do stycznia na przykład nagrywaliśmy kilkanaście etiud w takich 10-15-minutowych, czasami nawet według pomysłów uczniów, które na przykład realizowało się w jeden dzień zdjęciowy, czasami w dwa. I to czasami były naprawdę bardzo skomplikowane formuły i to robiliśmy na przykład w dwie osoby. I powiem szczerze, jak teraz patrzę na to, że to był hardcore, to było coś naprawdę intensywnego, ale widzę, że teraz jest mi łatwiej, kiedy wspólnie z Jankiem Sobierajskim pewne elementy realizowanych przez nas filmów robimy bardzo małą ekipą, kiedy musimy sami podejmować wiele działań ze względu na to, że po prostu musimy się zmieścić w pewnym bardzo ograniczonym budżecie, ale starać się, aby efekt był porównywalny do filmów o dużo wyższych budżetach. I myślę, że właśnie dzięki tym doświadczeniom, które nieraz nas mocno przyciągnęły, czy mnie doświadczyły, po prostu mamy te takie umiejętności i taki może nawet taką zgodę na to, że jest nam niewygodnie, ale pracujemy, prawda? Że to wszystko było potrzebne. Bardzo istotnym też elementem w kształtowaniu estetyki stosowania kadru była też fotografia. I myślę, że to jest bardzo ważny element w ogóle sztuki operatorskiej, żeby postarać się zostać fotografem na jakiś czas, bo wtedy uczy się opowiadania kadrami. Uczy się takiej wrażliwości na kompozycję, na światło, na kadrowanie, który kadr co opowiada, żeby często słowa zasłyszane czy sceny zasłyszane zadawać sobie jako zadania i starać się wpływać na emocje, na to, że jeden kadr opowiada dosyć bogatą historię. I u mnie taki etap fotografii też był, dosyć intensywny. I bardzo ważnym elementem w tej mojej pracy było szukanie sensu. Było szukanie sensu tego, co robić. Mieliśmy taki epizod, nagrywałem różnego rodzaju teledyski,
takiej treści dosyć, że tak powiem, popularnej w Polsce, ale to były takie treści, które w pewnym momencie żeśmy stwierdzili z moją małżonką, która też bardzo mocno uczestniczy w takim przeżywaniu tej mojej, można to nazwać, drogi zawodowej. I też modliła się o to, żebym robił rzeczy wartościowe, rzeczy Boże. Myślę, że ta modlitwa tutaj dużo mi łask wyprosiła i nam jako rodzinie. I modliłem się właśnie o to, żeby robić rzeczy wartościowe, żebym znalazł w ogóle w tej branży, która jest tak mocno podatna na porywy tego świata, żebym znalazł ludzi, którzy pracują zgodnie z wolą Bożą, którzy szukają Boga w pracy, którzy, żeby zobaczyć, czy da się z tego na przykład utrzymać rodzinę. I w pewnym momencie zadzwonił do mnie właśnie ksiądz Piotr Śliżewski. I aż myślałem, że ktoś mi żart zrobił, że chciałby realizować pewnego rodzaju projekty ewangelizacyjne. Jakiś czas później poznałem Janka Sobierajskiego, który okazał się takim moim bratem w Panu, który właśnie realizował swoją tak jakby tą drogę zawodową we współpracy z Panem Bogiem, który właśnie bardzo zwracał uwagę na to, żeby każdą chwilę swojego życia, swojej pracy właśnie, żeby ją przeżywać i kształtować w takiej Bożej obecności, żeby zwracać uwagę na etykę w pracy, co się robi, że każda chwila albo pracujemy razem z Panem Bogiem, albo gdzieś u kogoś innego, tak? A jak wiemy, za dużego wyboru tutaj nie ma. Więc żeby cenić te chwile życia i podjęliśmy tą współpracę, to będzie już przeszło 6 lat. I było wiele takich przypadków, które doprowadziły do tego, że teraz mamy właśnie taki zespół, z którym możemy robić rzeczy wartościowe, bo wiadomo, samemu filmu się nie zrobi. To, tak jak wspomniał Andrzej Sobczyk, to jest praca całej ekipy. To jest tak, że do pewnego momentu pracowałem sam, dużo rzeczy robiłem sam, ale dopiero kiedy połączyłem to z pracą innych ludzi, z kompetencjami innych ludzi, ta wspólnota doprowadziła do tego, że robimy aktualne rzeczy o takim większym wymiarze. I myślę, że dobór właściwego zespołu, odnalezienie w ludziach ich potencjału i pomoc w ich odpowiednim zadysponowaniu jest niezwykle ważna. To też jest bardzo piękna historia i tobie również bardzo dziękuję za to, co robisz. Zresztą nasze drogi już od wielu lat są połączone i ten wspomniany telefon, który wynikł z tego, że zasubskrybowałeś mój kanał Ewangelizuj, rzeczywiście mogła popchnąć historię bardzo ciekawie. Też ten film Kim jest dla mnie Maryja, to była dla mnie wyjątkowa taka duchowa przygoda. Zresztą też pewnie wiele osób nie wie, że jesteś autorem wielu zdjęć stokowych katolickich, które też udostępniam w różnych miejscach, więc znajdują się twoje zdjęcia i w podręcznikach, i na różnych plakatach na całym świecie, więc to naprawdę idzie bardzo, bardzo szeroko. Więc to są piękne rzeczy. I teraz jeszcze ostatnie trzy pytania, które chciałbym wam zadać. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się realizować projekty filmowe z wartościami, o tematyce prospołecznej, chrześcijańskiej, katolickiej i czy w ogóle opłaca się to bardziej niż praca na przykład w komercji? Co wami kierowało? Wiem, że już wiele wątków tych było poruszonych, ale żeby tak powiedzieć o tym, dlaczego akurat ta strona świata skupiła wasz wzrok? Tutaj trzeba by tylko wrócić do tego poprzedniego wątku, który poruszałem, bo to jest de facto odpowiedź na to pytanie. To znaczy było to pragnienie tego, aby poszerzyć działanie w szeroko rozumianej działalności ewangelizacyjnej, bo film czymś takim jest, co ma bardzo szerokie możliwości w porównaniu do innych mediów tak naprawdę. Więc to jest to. Natomiast pierwotnie wzięło się to z takiego nawrócenia. Tak? Ja pamiętam, jak wtedy jeszcze Oazie
jako nastolatek na chyba pierwszym stopniu oazy oddałem życie Jezusowi. Słuchajcie, wróciłem z tej oazy widząc świat inaczej i wiedząc, że Jezus jest, żyje, jest prawdziwy. I wtedy tak na serio powiedziałem: Boże, to zróbmy coś w tym życiu, żeby to miało sens i żeby to było piękne i pożyteczne dla innych ludzi, nie? No i jak człowiek wie, że jest kochany i czuje, że jest kochany, to chce zanieść to kolejnym ludziom, nie? Więc jakby to w moim wypadku była ten początek drogi i powód, dla którego się to wszystko zaczęło. Natomiast jeśli chodzi o opłacalność, to ja myślę, że tak z boku patrząc, to będzie tak jak pewnie w różnych innych branżach. Pewne rzeczy się opłacają, pewne nie. Natomiast no, jakby tak technicznie spojrzeć, nie wiem, wycenić czas pracy filmowca, nie wiem, taki Andrzej Kocuba, super specjalista, tak? No to jeśli poszedłby do typowo komercyjnego projektu, to z pewnością zarobiłby więcej pieniędzy. I to nawet nie o to chodzi, że nazwijmy to ten świat chrześcijański jest jakiś słabszy, inny czy biedniejszy, nie? Tylko przy, nie wiem, działalności typowo komercyjnej dla, nie wiem, tworzenie spotów dla sprzedawców samochodów, to będzie coś dużo bardziej opłacalnego niż większość innych branż, nie? To jakby chcę przez to powiedzieć. Natomiast no, nie patrzmy na świat i na siebie samych tylko przez pryzmat pieniądza i zarobku, tylko przez pryzmat tego, po co my jesteśmy gdzieś stworzeni, nie? I ja naprawdę co roku zadaję sobie pytanie: Andrzej, czy ty chcesz robić dalej to, co robisz? Czy widzisz w tym sens? Czy widzisz w tym głębię jakąś? Czy ma szansę, czy mamy szansę też zrealizować swoje takie podstawowe powołanie, którym jest bycie mężem i ojcem? Czy utrzymam dom, czy nie utrzymam, tak? Jeśli by, słuchajcie, bym sobie w pewnym momencie powiedział: tutaj no nie da się, nie? W tym sensie, że nie wiem, ta branża nie daje szans takich, żebym ja jako ojciec zabezpieczył swoją rodzinę, tak? To ja mówię Panu, zresztą z Panem Bogiem mam taką umowę: Panie Jezu, ja całym sercem chcę dbać o Twoje interesy i swoje interesy oddaję w Twoje ręce. Naprawdę na tym się nie zawiodłem i to trwa już któryś nasty rok. I to jest też taka piękna historia Bożej opieki, tak po prostu po ludzku, no bo też żyjemy w świecie i musimy sobie tutaj dawać radę i Bóg o nas dba, a ja z radością mogę powiedzieć, że my chcemy no, ewangelizować jeszcze szerzej i Bogu dziękujemy za Jego opiekę. No i działamy dalej. I to jest piękne, duchowe i uczciwe względem życia, nie? No w końcu masz rodzinę, bo masz ile dzieci? Czwóreczka dzieci, O, czwóreczka. no zobacz, czyli już jesteś rodziną wielodzietną i no właśnie, więc trzeba pewne rzeczy zyskać, żeby móc normalnie funkcjonować. I to jest bardzo zdrowe i dobre podejście i o tym naprawdę trzeba mówić. Także bardzo Pomogę. dziękuję za te słowa. No i też patrząc na Twoją działalność, gdzie się przypatruję od różnych stron niej, to mam wrażenie, że to może się wszystko kręcić, też jest konsekwencją włożonego serca i profesjonalizmu. Bo Bez niestety dwóch zdań. rynek, również i chrześcijański, niestety, jakkolwiek by to twardo nie zabrzmiało, wyplułby osoby, które nie robią tego na 100%. Pewnie, że tak. Natomiast tak tylko na podkładkę tego, co mówisz, powiem, że w Stowarzyszeniu Rafael, które ma swoją misję produkcji filmów, jest niekomercyjne. W sensie pozyskujemy środki po to, żeby tworzyć kolejne filmy, mimo iż to jest niekomercyjne, mimo iż to jest ewangelizacyjne, my wszystko układamy w modele biznesowe. Po to, żeby to się składało, sklejało, było zrobione tak, jak należy, nie? Więc no, tutaj ten taki profesjonalizm, myślę, że jest kluczowy. No tak, no korzystamy też z pewnej metodologii profesjonalistów i chociaż ona tam jest ustawiona pod pieniądze, to tutaj może być ona po prostu ustawiona pod pewien biznesplan, żeby to zespolić, żeby to było po prostu prowadzone w sposób dobry i uporządkowany. Dokładnie tak. Super. Andrzej Kocuba, jak jest w Twoim wypadku? Dla mnie ważne było dbanie o to, co będzie jakby kształtowało moje dzieci. Chciałbym, żeby tych produkcji wartościowych było dużo,
my z tego korzystamy, szukam takich produkcji i cieszę się z tego, że Pan Bóg zaprosił mnie do tego, żebym takie produkcje tworzył czy współtworzył, bo też zdarza mi się w wielu produkcjach, w coraz większej ilości produkcji, których nie jestem producentem, jakąś cegiełkę dołożyć, gdzieś zrobić jakieś zdjęcia, gdzieś zrobić dźwięk. To jest naprawdę piękna sprawa, jestem za to Panu Bogu bardzo wdzięczny. I jeżeli chodzi o kwestię wymiaru komercyjnego, czy właśnie prospołecznego tego, co robię, to myślę, że tu kluczowe jest jakby rozeznanie własnego powołania i ten, kto realizuje na podstawie talentów, które Pan Bóg złożył w jego sercu, w jego rękach, jeżeli to się rozwija, to człowiek osiąga po prostu szczęście. I ja mam wrażenie, że to jest tutaj kluczowe, że realizowanie tego powołania, więc jeżeli ja mam w sercu to, że chciałbym realizować rzeczy wartościowe, produkcje wartościowe w określonej tematyce, takiej też opowiadającej o Bogu, to Pan Bóg temu błogosławi i widzę to po prostu. Nie bez znaczenia jest też wsparcie rodziny, bo mam wsparcie w mojej żonie i myślę, że tutaj też jest takie ewidentne rozlewanie się łaski poprzez sakrament małżeństwa. Nie wiem, czy bym był w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie ten sakrament, bo taka formacja z moją żoną naprawdę bardzo mocno przybliża mnie do Boga i tak jakby użyźnia na ten jego głos. Tak jakby wspólnie nad tym pracujemy. To jest tak, że mam pełne tutaj wsparcie od żony, chociaż ona też cierży trudy. Ona z trzema synami naszymi, kiedy ja wyjeżdżam na zdjęcia czy zajmuję się różnymi sprawami, to ona dba o to, żeby to nasze ognisko domowe trwało i to też jest, myślę, że tutaj bardzo ważna rola takiej współpracy małżeńskiej w tym, żeby te dzieła powstawały. Myślę, że tu Andrzej się ze mną zgodzi, tym bardziej, że jeszcze większą rodzinę prowadzi przez ten czas naszego życia. To powiem ci, Andrzeju, że cudownie, że o tym mówisz. Ja tylko tak podsumowując powiem, że ile razy w życiu zdecydowałem w sercu, że chcę bardziej oddać się rodzinie, poświęcić rodzinie i że jakby to jest priorytet absolutnie najważniejszy, to w tych momentach widziałem skok w błogosławieństwie w projektach tych ewangelizacyjnych. To naprawdę ten fundament rodziny jest kluczowy, nieoceniony, a śmieję się tak, że też taki trochę efektywny, nie? Bo to myślę, że Pan Bóg nam kiedyś w niebie to wyjaśni, dlaczego tak było, nie? Intuicyjnie czujemy, że to ma sens, natomiast no, u mnie naprawdę to tak było i to dobrze to mówić, bo mając dobre takie wsparcie w domu, no, wtedy można iść i inne owoce w tej pracy naszej tworzyć i ich oczekiwać. Jeśli w domu byłoby niepoukładane, to co nam z tego wszystkiego, nie? No, dokładnie. No i zresztą to było widać w waszym podejściu, nawet jak umawialiśmy się na wspólną tę rozmowę do podcastu, to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony była mowa, no tak, ale mamy tutaj takie, a nie inne rzeczy, a rodzina jest najważniejsza. I mnie to zawsze buduje, kiedy słyszę od profesjonalistów, że chociaż staram się robić to na 100%, a czasami na 110%, chociaż tyle procentów nie ma, ale serca się wkłada naprawdę ogromną ilość, to że ta rodzina naprawdę jest najważniejsza, więc pewne rzeczy po prostu trzeba odłożyć. I ja się takimi rzeczami nie denerwuję, ale mnie naprawdę budują. Także też dziękuję za tutaj świadectwo od was. A teraz przechodząc do przedostatniego pytania. Za niecały miesiąc w ekranach kinowych pojawi się film już wielokrotnie wspominany Powołany 2, kontynuacja tego niezwykłego projektu. I co to będzie za film? I proszę ciebie, Andrzeju, o takie skrótowe zdanie, czy dwa, trzy zdania. To trochę tak jak przy pisaniu scenariuszy na początku stara się w jednym zdaniu umieścić.
cały sens filmu, jak to nawet mówią specjaliści, co byś powiedział o danym filmie, kiedy miałbyś go przedstawić producentowi w windzie i wiesz, że za chwilę on wyjdzie, żeby on się tym projektem zachwycił, żeby to zdanie mogło być przekazywane kolejnym osobom przez naszych słuchaczy. Porywający obraz odkrywania indywidualnego powołania każdego człowieka w oparciu o historię młodych osób, kontynuacja losów Arka z pierwszej części filmu i jego przyjaciół, których no nie spodziewamy się, jakimi są charakterami, ale również pojawia się tam ksiądz, który przeprowadza ich przez niezwykłą historię, w której poznają spektakularne świadectwa nawróceń i odkrywania sensu życia u osób, których no niekiedy sytuacje byłyby beznadziejne. Film porywający, miejscami dramatyczny, miejscami bardzo humorystyczny, także myślę, że to bardzo ciekawe kino dla każdego i aż ciężko uwierzyć, że to dokument fabularyzowany, bo ogląda się go jak fabułę. Muszę to potwierdzić, widziałem kilka razy ten film, kiedy był jeszcze na etapie składania i tych ostatnich poprawek i naprawdę jestem zachwycony i wielokrotnie przyprawił mnie o wiele śmiechu, radości, bo jest to poprowadzone w bardzo lekki sposób, a mówi o głębokich wartościach, dlatego rewelacja. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za tą opinię. Tu jeszcze pragnę nadmienić, że w filmie zobaczymy wiele znanych twarzy z polskiego kina, zarówno młodzieżowego, jak i takich, można powiedzieć, wobec mnie poprzednich pokoleń. Także to warto się tym filmem zainteresować. Co jeszcze mnie bardziej cieszy, udało się nam wreszcie podjąć współpracę z Andrzejem Sobczykiem, z grupą Rafael, co też jest dla mnie dużą radością, bo znamy się już długo, obserwowałem też te poczynania i tak naprawdę jest to też dla mnie radość, że razem jako taka wspólnota ludzi o określonych wartościach możemy właśnie działać razem w coraz takiej większej grupie, a w grupie siła. Dobrze, a teraz na zakończenie. Czy w najbliższym czasie będziecie pracować nad kolejnymi projektami? Czy może chcielibyście teraz zdradzić chociaż trochę, co szykujecie dla widzów? No tak, Andrzej już wywołał. Najbliższy miesiąc to będzie rzeczywiście praca i pokazanie, mam nadzieję, największej ilości Polaków powołanego dwójka, bo to w tej chwili nasze oczko w głowie. Natomiast późniejsze miesiące z naszej perspektywy to będą prace przygotowawcze i pewnie już pierwsze dni zdjęciowe do filmu, którego tytułu jeszcze nie mamy, ale chcemy, w sensie pracujemy nad tym, ale chcemy opowiedzieć polskim i nie tylko pewnie polskim widzom historię strajku we Włoszczowie. To jest historia sprzed 40 lat, kiedy młodzi ludzie, licealiści postawili się komunistom, którzy chcieli zdjąć krzyże w ich szkole. Pasjonująca historia, prawdziwa historia. W tej chwili pierwsze prace przygotowawcze, ale to będzie praca na długie miesiące. Mam nadzieję, że całkiem niedługo będziemy już w stanie pokazać Wam taką prezentację tego pomysłu, projektu, jakąś stronę internetową, ale to się odezwę w najbliższych tygodniach. Ciekawa rzecz, bo niby opowiadanie o starej historii, chociaż czy można powiedzieć, że 40 lat to jest dużo, raczej nie, ale nawet jeśli taka już doświadczona historia, to mówiąca ciągle o sprawie, która się wydarza, bo ciągle nad tym debatujemy, czy w miejscach publicznych powinien być ten krzyż, czy go nie powinno być, więc to doda nam też pewnego zrozumienia, że kiedyś ludzie za to potrafili się naprawdę solidnie poświęcić. Tak, tak. Do tego to jest tak, że taka głębsza warstwa dotyczy tego naszego osobistego świadectwa, nie? Czy w taki, czy w inny sposób chcę, potrafię, mogę świadczyć o Jezusie? No i o tym właśnie będzie ten film, poprzez pokazanie super pięknego bohaterstwa młodych ludzi. Rewelacja. Andrzej Kocuba. Powiedz, jak wygląda twoja przyszłość? Jak się przygotowujesz też na promocję powołanego dwójki? Jeżeli chodzi o promocję powołanego dwójki, no to jest to nasza, przed nami
bardzo intensywny czas, kiedy będziemy się pojawiać z filmem na pokazach, kiedy pracujemy bardzo mocno, żeby dotarł on do wielu ludzi w całej Polsce. I też chcemy, żeby zachęcić całe rodziny, czy młodych ludzi do tego, żeby w tym gąszczu różnych propozycji medialnych zwrócili uwagę na ten bardzo wartościowy, ale też atrakcyjny przekaz. Ale też jest informacja już o tym, mogę zdradzić taką informację, że Pan Bóg porywa nas w kolejną niezwykłą podróż i tak trochę może nawet premierowo zdradzę informację o tym, że szykujemy się do nagrań filmu o niezwykłej relacji, o tym, o mistyce życia duchowego w oparciu o jedną z najbardziej znanych polskich mistyczek XXI wieku, o jej relacji z Panem Jezusem, Alicji Lęczewskiej. I ten projekt też chcemy tworzyć razem ze społecznością, dlatego założyliśmy zbiórkę i znowu będziemy podejmować ten projekt razem ze społecznością ludzi wierzących, którzy właśnie chcą, żeby wartościowe filmy powstawały. I tutaj pozdrawiam ksiądz Piotr ze Szczecina, diecezja szczecińsko-kamieńska, a Alicja Lęczewska była właśnie ze Szczecina. Także wszystko, także temat mi bliski. Blisko. Tak, dobrze, rewelacja. Bardzo miło się z wami rozmawiało, bardzo wiele wartościowych treści zostało tutaj przekazanych i odkryliśmy trochę kulisy i cały trud też tej pracy ewangelizacyjnej i myślę, że po odsłuchaniu tego podcastu wielu zupełnie inaczej też będzie patrzeć na te dwa szczególnie wytwory, czyli serial The Chosen, jak i również na Powołanego, jak i w ogóle na wszystkie filmy chrześcijańskie. Dlatego pozwólcie, że na koniec wam pobłogosławię, zarówno dziękując za tę rozmowę, jak i błogosławiąc też na przyszłość w tych kolejnych przez was podejmowanych działaniach. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia na żywo. Tak, do zobaczenia. Także miejcie się najlepiej. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.